Ponadto w zakresie robót budowlanych znalazł się remont pomieszczeń, w tym wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, naprawa oraz renowacja podłóg i schodów. Z innych inwestycji to zakończyła się termomodernizacja budynku gimnazjum nr 7 oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. I tu wartość zakupionych materiałów to ponad 350 zł. Było to kolejne zadanie realizowane w ramach wspólnego projektu Urzędu Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy. Informuję Państwa Radnych, że jest ogłoszony już przetarg na rewitalizację Góry Zamkowej. Termin dostarczenia ofert to 18 listopada tego roku. Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych i na ten cel pozyskaliśmy 4,2 miliona złotych. Z pozostałych informacji to chciałbym Państwu Radnym przekazać, że są już nowe rozkłady jazdy autobusów linii numer 5, 6, 10, 11, 16 oraz linii 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19 i 22. Będą obowiązywać od 1 listopada. Korekty są wynikiem przeprowadzonych wiosną tego roku badań napełnień pasażerskich oraz wniosków, które docierały do nas od mieszkańców i pracodawców. Ponadto wójt gminy Grudziądz wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie ilości kursów, by w ten sposób obniżyć koszty funkcjonowania transportu publicznego na terenie gminy. Zmniejszona liczba kursów stanowi 32% dotychczasowej wykonywanej tam pracy przewozowej. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym został opracowany plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Zanim dokument trafił do Państwa, odbywały się konsultacje społeczne planu. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Urzędzie Miejskim. W dyskusji uczestniczył m.in. autor dokumentu, pan Marcin Gromadzki. Na terenie Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ulicy Parkowej wymieniono nawierzchnię betonową, asfaltową na kostkę podłóg. Wartość robót wynosiła około 200 tysięcy złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie z Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON-u. Z innych informacji. Ofertę inwestycyjną Grudziądza zaprezentowaliśmy na międzynarodowych targach nieruchomości inwestycyjnych Expo Real Monachium. Nasz udział w wydarzeniu tym był możliwy dzięki zaproszeniu ze strony marszałka województwa kujawsko-pomorskiego do promowania się na wspólnym stoisku regionu. Związek Central Logistyczny. Przedstawiciele naszego miasta spotkali się również z czołówką firm będących deweloperami powierzchni magazynowych w Polsce. Zaprezentowana została m.in. oferta terenów miejskich Grudziąckiego Parku Przemysłowego oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Informuję Państwa Radnych, że przedstawiciele Grudziądza udali się z oficjalną wizytą do naszych miast partnerskich Falun i Gittersloh. Grudziądz, Falun w Szwecji reprezentowali pan przewodniczący Rady Miasta Arkadiusz Gorzka, pan radny Sławomir Szymański oraz pani dyrektor Centrum Kultury Teatr Anna Janosz i pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki pan Przemysław Wierzchowski. Wzięli udział m.in. w obchodach Tygodnia Demokracji i seminarium Grudziądz otwiera się na Falun, Falun otwiera się na świat. Z kolei w Gittersloh byli wiceprezydent Przemysław Ślusarski, pani naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Rata Przybylska, pani naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Małgorzata Sadowska-Rodziewicz oraz naczelnik Wydziału Edukacji pan Andrzej Herek. Rozmawiano m.in. na temat edukacji ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i zasad współpracy w tym zakresie placówek oświatowych z pracodawcami. Ponadto dyskutowano o funkcjonowaniu systemu opieki nad osobami starszymi. Omówiono także program obchodów jubileuszu 25-lecia partnerstwa pomiędzy Grudziądzem i Gittersloh, który przypada w przyszłym roku. Z kolei ofertę turystyczną Grudziądza zaprezentowano na międzynarodowych targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu, największej tego typu imprezie w Polsce. Nasze miasto oraz Toruń, Bydgoszcz, Ciechocinek, Inowrocław, Włocławek, Powiat Żniński i Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna promowało się na wspólnym stoisku województwa kujawsko-pomorskiego.
Nasza oferta ponadto została przedstawiona na stoisku 7 nowych cudów Polski, które przygotowało wydawnictwo National Geographic Traveler. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczyłem nagrody dyrektorom oraz nauczycielom. Wyróżnienia trafiły do 28 osób. Nagrodę pierwszego stopnia w tym roku otrzymał Sebastian Sowerski, nauczyciel zespołu szkół technicznych. Odbyło się również 6. Grudziąckie Forum Porozumienia w Szkole. W dyskusji poświęconej metodom terapii i indywidualnemu podejściu do przyswajania wiedzy przez uczniów wzięli udział dyrektorzy, pedagodzy, liderzy wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele rad rodziców wszystkich typów szkół i placówek Stelu Grudziądza oraz powiatu grudziąckiego i świeckiego. Również odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia samodzielnej grudziąckiej energetyki cieplnej, świętowali pracownicy OPS. Podsumowania działalności spółki odbyło się w ramach obchodów Dnia Ciepłownictwa. Z innych spraw. W Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym odbyła się konferencja pod nazwą Zdrowie psychiczne u osób starszych. Uczestniczyli specjaliści m.in. psychiatrzy, terapeuci, psycholodzy. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W naszym mieście spotkali się przedstawiciele klubów pierwszej i drugiej ligi żużla. Dwudniowa konferencja poświęcona była przede wszystkim podsumowaniu sezonu 2013. W programie znalazło się m.in. omówienie spraw sędziowskich, dyscyplinarnych, licencyjnych oraz regulaminu organizacyjnego na sezon 2014. Informuję Państwa, że koło przewodników imieniem Józefa Błachnio otrzymało honorową odznakę za zasługi dla turystyki. Wyróżnienie przyznawane jest przez ministra sportu i turystyki, a wręczono je podczas wojewódzkich obchodów Światowych Dni Turystyki. Ponadto certyfikaty otrzymały podmioty, które w trakcie minionego roku przystąpiły do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Wśród nich znalazło się również miasto Grudziądz. Pozyskaliśmy dotacje na przeprowadzenie renowacji grobu zbiorowego obrońców Grudziądza, żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego poległych na terenie Grudziądza i okolicy w walkach obronnych w roku 1939. Dotacja to jest około 20 tysięcy złotych na groby, które znajdują się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Cmentarnej. Strażnicy miejscy w ramach tak zwanego patrolu ekologicznego prowadzą kontrolę zbiorników bezodpływowych ścieków, czyli szamp i przydomowych oczyszczalni ścieków. Działania realizowane są głównie na obszarze Tuszewa, Owczarek i Targi. Od czerwca do końca września wykonano 158 inwentaryzacji. Aktualnie w ewidencji znajduje się 854 zbiorniki bezodpływowe ścieków oraz 214 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki systematycznym kontrolom w ciągu ostatnich 2 lat zmniejszyła się o 200 ilość przydomowych szamp, a nieczystości trafiają do oczyszczalni ścieków. Odbyła się również kolejna akcja zarybiania i rekultywacji jeziora Rudnickiego. W tym roku wpuszczono do jeziora jesienią około 500 kg ryb, dokładnie na rybku szczupaka. Trwają przygotowania do jarmarku Świętego Mikołaja. Zapraszam lokalne firmy, twórców, a także restauratorów do nadsyłania swoich zgłoszeń. W tym roku jarmark Świętego Mikołaja odbędzie się od 5 do 7 grudnia. Na zakończenie mojego wystąpienia chciałbym serdecznie zaprosić Państwa radnych do uczestnictwa w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. W związku z informacjami Pana Prezydenta mam zapytanie do Państwa radnych. Czy ktoś chciałby zadać pytanie Panu Prezydentowi do tego materiału? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. 4H ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, dzień ustaw z 2001 roku. Numer 142, pozycja 1591 ze zmianami informuje, że zgodnie z artykułem 24h ustęp 3 punkt 2 cytowanej ustawy oświadczenie majątkowe wojewodzie kujawsko-pomorskiemu złożył pan Robert Malinowski, prezydent miasta Grudziądza
oraz pan Arkadiusz Koszka, przewodniczący Rady Miasta Grudziądza. Przedmiotowe oświadczenia majątkowe zostały złożone zgodnie z terminem określonym w artykule 24h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w trakcie przeprowadzonej w trybie artykułu 24h ust. 8 cytowanej ustawy analizy danych zawartych w wyżej wymienionych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości. Z poważaniem wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes. Teraz informacja z dokonanej przeze mnie analizy oświadczeń majątkowych Rady za 2012 rok. Informacja. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594 ze zmianami. Przedstawiam informacje z dokonania analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok radnych Rady Miejskiej Grudziądza. Wszyscy radni, to jest 22 osoby, złożyły oświadczenia majątkowe w terminie określonym artykułem 24h ust. 4 cytowanej wyżej ustawy. Analizowanych oświadczach nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, stwierdzono jedynie drobne uchybienia nieprawidłowości, które nie miały na celu utajnienie prawdy przez radnych. Na podstawie analizowanych oświadczeń majątkowych ustalono, że najczęściej występowały następujące nieprawidłowości. Brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów lub zobowiązań do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową lub majątkiem odrębnym. Po drugie, nie wykazano wartości nieruchomości. W punkcie 8 wykazano dochód inny niż w danym picie. Błędnie lub nie wykazano dochodu z tytułu diety radnego. Po czwarte, wróżby, która nie miała zastosowania danego radnego, składającego oświadczenie, nie użyto sformułowania nie dotyczy. Po piąte, nie określono w związku z jakim zdarzeniem został zaczęty kredyt hipoteczny. Po szóste, nie uzupełniono części B oświadczenia majątkowego, więc nie podano miejsca położenia nieruchomości. Mając powyższe na uwadze, w ramach postępowania wyjaśniającego wystąpiono na piśmie do poszczególnych radnych o złożenie pisemnych wyjaśnień w celu usunięcia pozostałych nieprawidłowości. Wszyscy radni, którzy otrzymali pisemne informacje o ujawnionych nieprawidłowościach, uzupełnili swoje oświadczenie majątkowe poprzez usunięcie większości drobnych uchybień i wyjaśnienie spornych spraw. Oznacza to, że radni w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego udzielili wszelkiej możliwej pomocy zmierzającej do prowadzenia stanu zgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy. Informacje udzielone przez radnych były rzetelne i odpowiadające prawdzie. I ostatnia informacja to jest naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. Skierowana do Rady Miejskiej jest pismo z 18 października. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, działając zgodnie z 24h ust. 12 ustawy z 8 marca 2009 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity z 2013 roku, pozycja 594 ze zmianami, uprzejmie informuje, że w wyniku analizy danych zawartych przekazanych w załączeniu do pisma znak OR 3 rzymskie 0044/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2012 nieprawidłowości nie stwierdzono. I tutaj jest podpisane z upoważnienia naczelnika z Urzędu Skarbowego pismo. Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Informacja moja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez wiceprezydentów, sekretarza miasta, skarbnika miasta, dyrektorów przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów, kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników podległych jednostek wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta Grudziądza. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuję, że oświadczenia majątkowe za rok 2012 zostały złożone przez 128 osób w ustawowym terminie, który przypadał na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Ponadto w trakcie 2013 roku w związku z udzielonymi upoważnieniami do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu prezydenta, powołania na stanowiska kierownika jednostki organizacyjnej lub zakończenia pełnienia funkcji kierownika jednostki oświadczenia o swoim stanie majątkowym złożyło 13 osób. W wyniku analizy wyżej wymienionych oświadczeń majątkowych i na podstawie informacji przekazanej przez naczelników urzędów skarbowych z Grudziądza, Świecia i Chełna nieprawidłowości nie stwierdzono. Jedynie w trakcie postępowania wyjaśniającego
jedna osoba złożyła korektę do swojego oświadczenia majątkowego polegającą na wyjaśnieniu zapisów dotyczących powierzchni innych nieruchomości oraz innych dochodów. W celu usprawnienia i ułatwienia wypełnienia oświadczeń majątkowych w roku ubiegłym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej został opublikowany formularz do wypełnienia w formie edytora tekstu. To wszystko, panie przewodniczący. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, ten punkt też mamy już ze sobą szczęśliwie zaliczony. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To są informacje ministra kultury i dziedzictwa narodowego o udzielonej dotacji dla muzeum i księdza Tura Władysława Łęgi w Grudziądzu. Informacja została państwu radnym przedstawiona, doręczona. Zaznaczam, że nad tym dokumentem nie głosujemy, tak jak w poprzednich latach. Czy jakieś uwagi państwo radni? Bardzo proszę, panie wiceprzewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Ja mam takie pytanie, dlaczego o tym mówimy dopiero teraz na październikowej sesji, kiedy pismo jest datowane 10 czerwca 2013 roku? Co wpłynęło na opóźnienie informacji dla rady? Informację otrzymałem niedawno. Jest pani dyrektor muzeum, jest pani naczelnik Wydziału Kultury. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Do mnie dotarła informacja w połowie października. Bardzo proszę. Pani naczelnik Małgorzata Rodziewicz. Tutaj data jest 10 czerwiec. Panie przewodniczący, też taka informacja wpłynęła 16 września. Zgodnie z treścią pisma. I szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest informacja o stanie do tego dokumentu. Nie widzę. W związku z powyższym także stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła tą informację przedłożoną, tutaj jest na sesji jako do protokołu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, już teraz przechodzimy do uchwał. I pierwszą uchwałą, którą podejmiemy na dzisiejszej sesji, jest to punkt 6. Jest to uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. Jest obecny pan Antoni Wiśniewski, będzie reprezentował Komitet Wyborczy 22 radnych głosujących w tym wypadku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ja bardzo bym prosił o w tym momencie, żeby pan radny się podpisał na liście. Zaraz będzie ślubowanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie. Szanowni państwo, naturalną konsekwencją podjęcia takiej uchwały jest złożenie ślubowania przez nowego radnego. Ja tylko przypomnę państwu i też panu radnemu, że ślubowanie odbywa się w trybie artykułu 23a ustawy o samorządzie gminnym. Wygląda w sposób następujący. Ja odczytuję treść roty, którą radny będzie ślubowania. Następnie wywołam pana radnego. Pan radny powstanie, powie słowo ślubuje. Oczywiście także może dodać zdanie tak mi dopomóż Bóg. Ja powstanę, państwu proszę bardzo siedzieć, nie trzeba wstawać. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Antoni Wiśniewski. Ślubuję. Ślubuję, tak mi dopomóż. Dziękuję bardzo, gratuluję panu radnemu. Witamy pana radnego miejskiego.
Szanowni Państwo, można już teraz twierdzić, że Rada dalej będzie już obradowała w pełnym ustawowym składzie, czyli 23 radnych. Mamy 100% frekwencję w dniu dzisiejszym. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Mająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych Komisji Stałej Rady Miejskiej w Grudziądzach. Uchwała została wywołana w związku z powyższym, że musieliśmy dostosować ten stan w związku z wygaśnięciem mandatu pana radnego Łukasza Mizery. Także pan radny Antoni Wiśniewski zadeklarował chęć i wolę uczestniczenia w komisjach. I jeszcze, Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym do mnie też wpłynęło pismo pani radnej Krystyny Nowak, datowane z 25 października, w dniu dzisiejszym wpłynęło. Uprzejmie proszę o dopisanie mnie do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grudziądzach z dniem 30 października 2013 roku. W związku z powyższym jestem zobowiązany dokonać tutaj autopoprawki i bardzo bym prosił, żebyście Państwo dokonali autopoprawki w paragrafie 1, punkt 1. Komisja rewizyjna w składzie do 6 radnych, obecnie będzie do 7 radnych. Z uwagi, że pani radna przystąpiła. I skład osobowy byłby następujący. Pierwszy Michał Czepek, Paweł Kapusta, Krzysztof Kosiński, Jan Nogal, następnie pani Krystyna Nowak, oczywiście Tomasz Tomaszek, Sławomir Szymański. To jest na ten moment jedyna autopoprawka. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Pan radny chciał zająć głos? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja rozumiem, że Platforma Obywatelska nagle zmieniła postanowienia, jakie zostały ustalone między szefami klubów, między Prawem a Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską, że opozycja w Komisji Rewizyjnej będzie miała większość. Rozumiem, że po raz kolejny Państwo swoje postanowienia, swoje słowo łamią, tak? Rozumiem, że to jest ten kierunek. W ten kierunek Państwo zmierzają. Bo zupełnie o czymś innym było, kiedy prosiliście nas o to, abyśmy do Komisji Rewizyjnej przystąpili. I rozumiem, że dzisiejsze wstąpienie pani radnej Nowak jest złamaniem tych postanowień. Chciałbym usłyszeć w tej sprawie odpowiedź. Pan radny Paweł Kapusta, proszę. Absolutnie nie czujemy się tutaj jako ta strona, która łamie jakiekolwiek zobowiązania, dlatego że to radni opozycji, którzy obiecywali, że absolutnie nie będą w Komisji Rewizyjnej uprawiali polityki, tylko będą pracowali merytorycznie, robili coś wręcz odwrotnego. Robili czystą politykę, natomiast pracy merytorycznej było bardzo mało. Dziękuję. Pan radny Sławomir Szymański, bardzo proszę. Rozumiem, panie przewodniczący, że my uprawiamy politykę, natomiast pański klub polityki nie uprawia. Jak wygląda wasza polityka w mieście, to jest doskonale widoczne, patrząc chociażby na tych ludzi, którzy tutaj przyszli. Natomiast w związku z zaistniałą sytuacją, która w dniu dzisiejszym może zmienić sytuację w Komisji Rewizyjnej, my jako radni opozycyjni, rodzący się z tego klubu, który reprezentuję, podejmiemy stosowne decyzje w tej sprawie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Panie radny, pan radny Krzysztof Kościński, proszę. Panie przewodniczący, szanowni, ja nie przyłonię się do głosu pana przewodniczącego klubu, pana radnego Kapusty. Oczywiście słowo polityka nie jest zagwarantowane tylko dla partii politycznych. Słowo polityka to jest podejmowanie decyzji na różnych płaszczyznach. To, na co wydamy pieniądze publiczne, to jest polityka, panie radny. To jest polityka. Decyzje Komisji Rewizyjnej, to jest polityka. Ja nie wiem, czy pan ma świadomość, gdzie pan jest i jakie decyzje pan podejmuje. Ja nie wiem. Bo jeżeli pan się ożegnuje od polityki, jeżeli państwo zgodnie z hasłem z dala od polityki chcecie zarządzać środkami publicznymi, to na pewno będziecie coś źle robić. I w związku z dzisiejszą decyzją to jest dzisiaj potwierdzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Pan radny Kapusta, proszę. Oczywiście, panie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście pan radny nie zrozumiał intencji mojej wypowiedzi. Ja miałem na myśli to, że państwo w tym negatywnym znaczeniu tego słowa uprawialiście politykę. Po prostu zamiast pracować merytorycznie, robiliście zwykłe burdy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już żadnych głosów, przystępujemy do głosowania. Pan radny jeszcze? Panie Szymańska? Znaczy ja nie będę komentował wypowiedzi szefa klubu Platformy Obywatelskiej, bo ona jest po prostu kompromitująca.
dla niego samego, dla całego klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Natomiast tak jak powiedziałem, ja powstrzymuję. Ja skonsultuję swoją decyzję z moimi kolegami, którzy są w Komisji Rewizyjnej i podejmiemy stosowne decyzje w tej sprawie. Myślę, że możecie się Państwo spodziewać, jakie one będą. Dziękuję bardzo, panie radnemu. Bardzo proszę, pan radny Nogal, proszę. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdzam, że na posiedzeniach komisji nigdy nie było burdy. Szanowni Państwo, bardzo bym prosił do uchwały już teraz, tak, panie przewodniczący klubu. Na podstawie wypowiedzi pana radnego Nogala, ja nie miałem na myśli samych stricte posiedzeń. Miałem na myśli to, co się w sprawach Komisji Rewizyjnej działo na sesjach. Zakręcone myśli. Bardzo proszę o spokój, szanowni państwo. Jeżeli nie ma głosów, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Mamy 23 radnych na sali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Czternastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Trzynastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Bardzo bym prosił teraz. 10 radnych. Wszystko się zgadza. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Sławomir Szymański. Pani radna była pierwsza, więc oddaję głos. Jeżeli pan, to oczywiście nie ma sprawy. Pani radna Nowak, potem pan radny Sławomir Szymański. Ja przepraszam Wysoką Radę, ale chciałabym nie na temat ten, który ten przewodniczący... Ale jeżeli chodzi o, jeżeli nie na temat, to nie w tym punkcie, pani radna. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Szymański. Panie przewodniczący, w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, klub Dobrociąca, proszę o 15-minutową przerwę. Dobrze, panie radny, 10 po 12 może być. Zapraszam państwa, godzina 12.10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. Była przerwa zarządzona, jesteśmy już po przerwie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos na temat tego projektu uchwały? Pan radny Krzysztof Kosiński, następnie pan wiceprzewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni radni, mam pytanie związane też z kwotą spadku. Z kwotą związaną ze spadku sprzedaży biletów 800 tysięcy złotych. Zastanawiamy się zawsze się głęboko nad kwestią realizacji tego zadania, które należy do gminy, a mianowicie przewozów pasażerskich, przewozów mieszkańców. Czy faktycznie nie należałoby obniżyć ceny biletów jednorazowych? Czy faktycznie nie należałoby obniżyć ceny biletów miesięcznych? Bo to, z czym mamy do czynienia rokrocznie po naliczeniach, które są co roku jak gdyby realizowane, napełnień, to niestety, ale widzimy, że docelowo będziemy musieli likwidować kolejne kursy, kolejne autobusy i dojdziemy do punktu jakiegoś absurdu. Natomiast to, z czym się dzisiaj to miasto boryka, to na pewno z przepełnioną starówką, jeżeli chodzi o samochody osobowe. Zapełnionymi ulicami. Praktycznie nie ma gdzie parkować i w zasadzie miasto powinno stworzyć optymalne warunki zachęty do korzystania z transportu publicznego. I taka logika powinna obowiązywać w polityce miejskiej w tym zakresie. Dlatego jeżeli mamy tak niepokojące wskaźniki, które są związane ze spadkiem finansów, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów, to powinniśmy się bardzo szybko zastanowić nad tym,
jak zachęcić ludzi do korzystania ze środków komunikacji. Ale wydaje mi się, że jedyną formą zachęty będzie obniżenie cen biletów jednorazowych i obniżenie cen biletów miesięcznych, bo to jest najskuteczniejsza metoda stosowana dzisiaj powszechnie też już przez wiele gmin w Polsce. Dlatego też apeluję o podjęcie takich decyzji analitycznych, aby pójść w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Co? Pan wiceprzewodniczący, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Takie pytanie ze strony 44, punkt 10, 11, 12 i 13. Chodzi mi o to GKM oraz Olimpi, objęcie dodatkowych akcji. Chciałem się zapytać, bo w momencie tworzenia spółki była mowa, że gmina miasto Grudziądz ma większościowy udział, natomiast tworzymy spółkę po to, aby inwestorzy i inni udziałowcy mogli też wkładać swoje środki na to, żeby wesprzeć te nasze kluby sportowe. I chciałbym się dowiedzieć, jak to w praktyce po jakimś okresie czasu funkcjonowania w realizacji się ma, czyli ile udziałowcy inni niż miasto Grudziądz wnieśli do spółek. Oraz mam pytanie, na co przeznaczamy kwotę 360 tysięcy na objęcie dodatkowych udziałów do terminu grudnia. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan radny Miedzianowski, proszę. Państwo, również na tej sali przy zawiązywaniu się tych spółek sportowych mówiono, że koszty będą dużo niższe. Okazuje się, że no dokładamy i to dokładanie nie ma końca. W tych informacjach, które dostaliśmy ostatnio, wpływy z biletów zero, ponieważ te informacje dotyczą kosztów, jakie będą ponoszone jeszcze przez te 2 miesiące. Ja chciałbym się dowiedzieć, jaki procent wpływu z biletów w tych drużynach zawodowych, bo dla mnie to są drużyny miejsca pracy dla niektórych. Jaki procent budżetu to są wpływy z biletów? Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o odpowiedź na radnego pana Marka Czepka, ile wnieśli inni udziałowcy, to chcę powiedzieć, że inne osoby wpłacają nie tylko poprzez nabycie i wykupienie udziałów, ale również poprzez umowy sponsorskie, umowy reklamowe. Umowy sponsorskie i umowy reklamowe wchodzą oczywiście w koszty funkcjonowania tych różnych reklamodawców czy sponsorów. I na dzień dzisiejszy objęcie udziałów nie zmieniła się struktura właścicielska w spółkach akcyjnych, czyli w klubie Olimpia i w Związku Klubie Motocyklowym. W klubie Olimpia 98% posiadamy udziałów, a w klubie Związku Klub Motocyklowy 97%. Natomiast wpłaty sponsorskie to niejako, tutaj odpowiadam również na pytanie pana radnego Miedzianowskiego, jaki procent jest to? Procenty mniej więcej, ponieważ sezon w Żużu dopiero się zakończył przed chwilą, a teraz w Olimpii jeszcze trwa, ale szacujemy, że sponsorzy, jeżeli chodzi o Olimpię, to będzie około 50% budżetu w skali roku. W skali roku to będzie, mówię, bo mamy stowarzyszenie do końca czerwca, a spółkę akcyjną od 1 lipca. Natomiast biletów, panie radny, to będzie w Olimpii około 12% sprzedaży, tak, to jest stosunkowo mało. W GKM-ie biletów to jest około 18%, a wpłat sponsorskich i reklamodawców to jest około 40%. Ja pamiętam, co ja mówiłem przy zakładaniu spółek akcyjnych. Nasz udział miasta powinien wynosić w granicach około 50%. I tak jest, panie radny. Natomiast kwestia, czy dokładamy. No, mamy takie dziedziny życia naszego miasta, począwszy od pomocy społecznej, edukacji, kultury, turystyki, sportu, gdzie po to, żeby miasto żyło, to musimy dokładać. Musimy tak dzielić te środki finansowe, żeby dla wszystkich zainteresowanych, dla tych wszystkich, którzy chcą wziąć udział w różnych imprezach, było to możliwe. Udostępnić mieszkańcom i kulturę, i sport, i niestety pomagać tym, którzy takiej pomocy potrzebują, mam na myśli pomoc społeczną, jak również dopłacać do edukacji, która funkcjonuje w takim systemie finansowym państwa, jak finansuje. Ja jestem na tym stanowisku, stoję i zachęcam państwa też.
jeżeli przychodzą kibice, a przychodzą na jakieś widowisko sportowe, to to widowisko należy wspierać. Nawet użyłem gdzieś publicznie tego sformułowania, jeżeli będą wyścigi ślimaków, na które przychodzi 4000 ludzi, to te wyścigi należy wspierać. Ja rozumiem, że każdy z Państwa radnych ma tam swoje preferencje, jakąś dyscyplinę lubi, jakiejś dyscypliny nie lubi osobiście, ale ja patrzę generalnie. Jeżeli by nie było kibiców, to by nie byłoby tutaj wsparcia dla mnie i dla Państwa radnych, żeby tego typu działalność popierać. Się zgadzam. Ale stosunkowo dużo mniej na kulturę idzie. Tam też jest jakby porównywalna ilość oglądających. Ja rozumiem Pana intencje, bo no skoro jest bieda, to dajmy ludziom igrzyska. I niech wszyscy wtedy się cieszą, tak? To odgonimy myśli od czegoś innego. A trzeba pomyśleć o tym, żeby teraz uwidocznić tą odkopaną Bramę Łasińską, żeby być może nawet w związku z tym, że nie ma miejsc w mieście, przejść do komunikacji bezpłatnej, jak inne miasta już niektóre robią. To też jest zadowolenie mieszkańców. Dziękuję bardzo. Decyzja była, jest i będzie o proporcjach wspierania różnych dziedzin życia miasta, które w takim zakresie, na jakie jest zapotrzebowanie. Proszę wziąć uwagę, że oprócz środków finansowych na kulturę, które są w budżecie, to my nie biletujemy imprez, które są na otwartej przestrzeni, a mamy ich coraz więcej, coraz więcej. Chcę powiedzieć, że również inwestujemy. W tym roku, po wielu latach przygotowań, odnowiliśmy całkowicie Centrum Kultury Teatr. Mamy potężny parking przy teatrze, który wymagał nie tylko ułożenia tych kostek, ale przebudowy infrastruktury podziemnej, bo nie wszędzie da się zrobić parking. Tam akurat były kłopoty z infrastrukturą podziemną. Mamy zrobiony akcent. Odnowiliśmy Pałac Opatek, więc nie można mówić, że kultura jest traktowana po macoszeniu. Być może trochę późno, ale zawsze będzie dyskusja, że za mało procent jest na kulturę, a za dużo na sport i odwrotnie. Jesteśmy tu różni z różnych klubów i mamy różne osobiste preferencje związane z korzystaniem z dóbr kulturalnych czy sportowych i taka dyskusja będzie zawsze. Ja mówię tak, naczelną sprawą jest ilość osób korzystających. W sporcie korzysta to co dwa tygodnie w sezonie po kilka tysięcy ludzi, to by można było na tydzień, po 1500, po dwa na tydzień. To jest całkiem spora ilość ludzi, bo gdyby tego nie było, to nie mielibyśmy żadnych podstaw teoretycznych do tego, żeby wspierać taką działalność. Apeluję do Państwa akurat o poparcie tego typu dofinansowania, bo jest to nam potrzebne, a igrzyska, no czy są nam potrzebne igrzyska? Myślę w takim szerokim tego słowa rozumieniu, że są potrzebne. Nie samą pracą człowiek żyje i nie samą rodziną. Czasami trzeba gdzieś wyjść z tą rodziną, żeby coś obejrzeć i jakieś emocje przeżyć. I apeluję do Państwa o to, żeby to rzeczywiście zatwierdzić. I my będziemy dopłacać, znaczy ja będę do Państwa z taką propozycją wychodził zawsze, ale jedno uzasadnienie. Muszą być na trybunach kibice. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Lewarczyk. I Pan Wiceprezydent chciałby jeszcze tutaj, bo Pan Radny Kosiński coś o biletach mówił. To był apel oczywiście o obniżenie, coś tam było między słowami, że komunikacja bezpłatna i tak dalej. Oczywiście trzeba zawsze wejść w szczegóły, dlaczego jest bezpłatna w Żaganiu, czy dlaczego jest bezpłatna w Stalinie. Czy Pan Wiceprezydent chciałby powiedzieć? Tak, proszę uprzejmie. Ja bym sobie po 5 zł. Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Pan Radny Krzysztof Kosiński zadał kilka pytań właściwie związanych z komunikacją publiczną. Pierwsze podstawowe, dlaczego jest spadek sprzedaży biletów. Tydzień temu dokładnie na tej sali rozmawialiśmy. Wydawało mi się, że bardzo długo i tłumaczyliśmy i nie widziałem dalszych pytań, dlaczego był ten spadek. Więc jeszcze raz to powtórzę, te argumenty, które padły tydzień temu. Po pierwsze, Szanowni Państwo, mamy dzisiaj modernizowaną sieć tramwajową. Prace na torowisku na odcinku tutaj od Auto Warnaku po Real miały wstępnie według harmonogramu wykonawców zakończyć się do końca czerwca, trwały do końca wakacji, właściwie jeszcze we wrześniu, więc tam znacznie był ubytek liczby pasażerów. Ponieważ tam tramwaj nie jeździł, był autobus zastępczy, stąd tam obserwowaliśmy największy spadek ilości pasażerów. Druga podstawowa rzecz, jaka się stanie się właściwie od dnia 1 listopada bieżącego roku, a jak Państwo doskonale wiecie, że budżet już planujemy,
według najlepszej wiedzy to, co zaistnieje do końca tego roku, to to, że mianowicie wójt gminy Grudziądz postanowił zrezygnować z około 35% linii komunikacyjnych biegnących po terenie gminy Grudziądz, za które nie chce płacić. W związku z powyższym na tych liniach również nie będzie przychodu z tytułu sprzedaży biletów. To będzie gdzieś 2 miesiące, gdzie nie będzie o 30% wpływy na terenie samej gminy nam spadną. Pan radny tutaj użył, nie wiem, stwierdzenia, że likwidujemy linię. Szanowny panie radny, nie likwidujemy linii żadnych. Wręcz przeciwnie, od 1 listopada dorzucamy kilkanaście dodatkowych kursów w mieście, właśnie w miejsce linii, które zeszły w gminie Grudziądz, one wejdą w miasto, właśnie na prośbę mieszkańców. Linia Domniszka między innymi, gdzie pan mieszka, która tam jeździ, tam dołożyliśmy kilka kursów, bo niektóre autobusy były przepełnione. Tak więc tak jest, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Jeżeli chodzi o bezpłatną komunikację, to ceny biletów mamy najniższe w regionie. Dzisiaj podstawowy bilet jednorazowy w Grudziądzu to wynosi 2,60. Dla informacji, w Bydgoszczy jest to 3,20, w Toruniu 2,80, w Olsztynie 2,90, w Gdańsku 3 zł. Mamy najniższą cenę biletów jednorazowych, jeżeli chodzi o rejestrację. Proszę spokojnie. Pan radny rzucił hasło bezpłatna komunikacja miejska. Tutaj... Ale też, może tylko wyjaśnię, tak, bo dwa miasta to zastosowały. Też tydzień temu pan Marcin Gromadzki przygotował kapitalny dokument, o którym też za chwilę będziemy rozmawiać. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Grudziądz miasto Grudziądz. I to jest to, o co pan radny apelował. Jakieś rozwiązania systemowe, w jaki sposób zachęcić ludzi do podróżowania środkami komunikacji publicznej. No ten dokument będzie za chwilę uchwalany. I tutaj wszelkie pomysły są zastosowane. I może tylko kilka słów wyjaśnienia tej bezpłatnej komunikacji. W Polsce mamy miasto Żory, które liczy 60 tysięcy mieszkańców. Grudziądz ma 96 tysięcy mieszkańców obecnie. Przy czym wpływy z biletów w Grudziądzu to jest w granicach od 10 do 11 milionów złotych. W Żorach wpływy z biletów z komunikacji miejskiej wynosiły raptem 600 tysięcy złotych. Koszt obsługi, koszt kontrolerów, sprzedaży biletów, całe resztę przewyższał to, co z wpływy z biletów wchodziły, czyli 600 tysięcy złotych. Stąd też postanowiono tam zlikwidować po prostu, bo taniej będzie mieć bezpłatną komunikację w Żorach, niż gdyby sprzedawać bilety. Przy czym dla informacji, jak robimy bezpłatną komunikację, to systematycznie te miasta Europy Zachodniej, które to przychodziły z roku na rok, likwidują po prostu ofertę komunikacyjną. I drugie miasto, bardzo często, które padało w mediach, jest to Tallinn, który wprowadził bezpłatną komunikację publiczną, ale tam chodziło o coś zupełnie innego. Po pierwsze, ta bezpłatna komunikacja dotyczy tylko i wyłącznie dla mieszkańców Tallina, nie dla osób przyjezdnych. Wpływy z komunikacji publicznej pokrywały jedynie 25% kosztów całej komunikacji miejskiej. Założono, że jeżeli jest to dla mieszkańców, to okoliczni mieszkańcy będą się meldować w Tallinie, dzięki temu sam Tallin będzie miał większe wpływy z podatków. I to się rzeczywiście okazało. Czyli wpływy z podatków wpływają w tej chwili do Tallina. Dzięki zastosowaniu bezpłatnej komunikacji miejskiej otrzymali więcej środków niż po prostu mieli wcześniej. I już, panie prezydencie, o bramie Łasińskiej, bo pan radny Miedzianowski wspomniał, że tego nie robimy, tak? Szanowny panie radny, na tych wykopaliskach jestem codziennie, nawet przed sesją byłem zarówno na bramie Łasińskiej, ale też na kapitalnym nowym relikcie odkrytym przed dosłownie wczoraj bramie Toruńskiej. Przed Caritasem można zobaczyć, ukazała nam się drewniana już posadzka ulicy Średniowiecznej, stąd też tam prace zostały wstrzymane. W przypadku bramy Łasińskiej zamierzamy wyeksponować tą bramę i najprawdopodobniej w posadzce jezdni zaznaczymy innym odcieniem kostki granitowej, jak ta brama wyglądała faktycznie. Więc proszę taki test nie głosić, że nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o grudziądzkie zabytki. Panie przewodniczący. Ja jeszcze chciałbym, panie radny, za sekundkę, tak? Mianowicie istotną sprawą jest, jeżeli chodzi o to spadające dochody w komunikacji, coraz większa ilość pojazdów osobowych. To jest bardzo duży argument. W tej chwili mamy około 40 tysięcy pojazdów, czyli praktycznie albo jest średnio, jest na jedną rodzinę więcej niż jedno, średnio, wiemy co to jest średnio. Niektórzy mają więcej, niektórzy wcale,
ale średnio więcej niż 1,4 pojazdu na jedną rodzinę. To ta sprawa, ja za chwilę oddam głos panu Miedzianowskiemu, ale do odpowiedzi przygotuje się pan prezes geotermii, bo pan radny Marek Czepek jeszcze miał pytanie dotyczące 360 tysięcy złotych przeznaczonych na geotermię. Słuchał, bo ja mówiłem, że odkrytą bramę łacińską trzeba uwidocznić. I nie mówiłem, że nic nie robimy. Nie dbamy o relikty, które zachowały się na Górze Zamkowej. Nie dbamy o portal, który jest jednym z dwóch w Polsce i o inne rzeczy. O to nie dbamy, to mamy gdzieś. Dziękuję bardzo. Reliktów na Górze Zamkowej jest przedmiotem przetargu, który jest w tej chwili ogłoszony. Proszę zapoznać się ze specyfikacją, co tam jest, co wykonawca będzie musiał zrobić, budując wieżę Klimek, jeszcze naokoło. Między innymi zabezpieczyć te relikty. Jest to w tym przetargu. Po 3 latach. Przepraszam bardzo, wszystko wymaga przygotowań, dokumentacji i środków finansowych. Bardzo proszę pana prezesa geotermii o odpowiedź na pytanie dla pana radnego Marka Czepka, na co są przeznaczone kwota 360 tysięcy złotych. Proszę mikrofon pana prezesa. Prezydenci, Wysoka Rado. 360 tysięcy złotych, które wnioskujemy, jest kwotą przeznaczoną na przygotowanie budynku balneologii do kontraktacji z NFZ-em, jak i również na zaistniałe zobowiązania, które mamy do końca roku wynikające z realizacji projektu nowych solanek na Zielonym Rudnickim, jak i również kwota 110 tysięcy, która jest kwotą częściową wchodzącą w skład tej kwoty 360 tysięcy, wynikającą z faktu, iż musieliśmy wykupić budynek Deserlandii, który znajduje się u nas w Solankach, tak została sporządzona umowa, iż w tym roku dokładnie przypadał okres na wykup tego budynku. To jest ta kwota. Dziękuję panie prezesie. Udziałowców spółek PKM S.A. oraz Olimpii Rzecesa bardzo mnie zmartwi, ponieważ wtedy, kiedy pan nas przekonywał o tym, że jaki sens jest zakładania tych spółek, to bardzo mocno akcentował pan, panie prezydencie, że otwiera to proces wchodzenia innych akcjonariuszy z zewnątrz. I w tej chwili się dowiadujemy, że ten proces nie zadziałał. I bardzo bym prosił, dlaczego nie zadziałał i co robimy, żeby jakby miasto odciążyć od tego, żeby tak wspomagało spółki. Panie Przewodniczący, Szanowni Panie Radni, Szanowni Państwo Radni. Z punktu widzenia funkcjonowania klubu nie ma najmniejszej różnicy, czy ktoś wykupi udziały i wpłaci gotówkę za te udziały, czy też podpisze umowę reklamową, czy sponsorską, jakby tam tego nazwać, i taką samą kwotę wpłaci przez tą umowę, czy przez sponsoring. Natomiast potwierdzam to, co mówiłem wcześniej, w maju czy w czerwcu, że taka formuła prawna spółki umożliwia wykup akcji wszystkim potencjalnym akcjonariuszom w momencie rozszerzania emisji tej akcji. Jest to w dalszym ciągu aktualne. Jeżeli ktokolwiek z zewnątrz będzie chciał być udziałowcem klubu, a będzie emisja ogłoszona, może tę akcję nabyć. Dziękuję bardzo. Pan radny Nogal. Czy wystąpienie prezesów spółki, tutaj prezesa spółki geotermii, nie powinny podlegać tym samym zasadom jak wystąpienie innych osób. Dlatego mam tutaj przed sobą pismo wojewody odnośnie komisji rewizyjnej w sprawie kontroli. W nim kategorycznie stwierdzono, że spółki nie są spółkami gminnymi, są spółkami prawa handlowego. Więc nie należą do organów gminy, tak jak tutaj naczelnicy, którzy udzielają niektórych odpowiedzi i występują w imieniu pana prezydenta. Czy to w tym wypadku nie powinno być zastosowanie też zapytania radnych odnośnie, czy do takiego wystąpienia powinien być zgoda, czy nie ma sprzeciwu wśród radnych? Ja już wyjaśniam panu radnemu. Pan prezes geotermii odpowiadał nie we własnym imieniu, tylko zlecił pan prezydent. Zgodnie z przepisami pan prezydent może na różne odpowiedzi dawać różne osoby, tak? W tym wypadku nie był to może naczelnik wydziału, ale pan prezydent takie prawo ma. Tutaj może pan radca prawny też się wypowiedzieć w tym zakresie. Znaczy panu radnemu Nogalowi chodziło o fakt, że zgodnie z regulaminem rady osoby spoza organów
muszą, żeby się wypowiedzieć, musi być zgoda rady, jako wniosek formalny, tak? Biorąc pod uwagę, że pan prezydent wyznacza różne osoby, między innymi naczelników wydziałów i w spółce też wyznaczył do odpowiedzi pana prezesa, w mojej ocenie ta instytucja by nie miała zastosowania. Pan mecenas też to potwierdza. Mówię, gdyby pan prezes wystąpił samodzielnie, chciał przed nami przedstawić jakieś argumenty, nie byłoby to skierowane przez pana prezydenta do odpowiedzi, to na pewno byłaby zgoda rady, tak? Tutaj pan prezes tylko udzielił odpowiedzi na zapytanie wyłącznie za konkretnym poleceniem pana prezydenta. To, a potem, jak to się ma do tego pisma wojewody, w którym wyraźnie wojewoda wskazuje, że spółki, które działają na terenie gminy, są spółkami prawa handlowego, w związku nie są w strukturach gminy i komisji rewizyjnej nie wolno ich kontrolować. Znaczy, panie radny, ja mówię, trudno się odnosić, to jest inne uregulowanie. Tak samo byśmy mogli dojść do takiego wniosku, żebyśmy nie mogli udzielić głosu dyrektorowi szpitala, tak? Mamy konkretnie na różne działania, mamy uchwały, gdzie jest konkretne pytania. Tak samo byśmy nie mogli udzielić jak wcześniej prezesowi wodociągów, tak? Kiedy określaliśmy o statkach. Państwo sami chcieliście na te pytania uzyskać informacje i tak samo w tym momencie pan prezydent z tego skorzystał. Co innego jest w mojej ocenie kontrola przez komisję rewizyjną, a co innego w tym momencie udzielanie informacji. Pan prezydent może wskazać osobę do udzielania informacji. Nic więcej no nie mogę. Może... Przewodniczący, oczywiście jest całkiem co innego jest dyrektor szpitala, a co innego jest, są prezesi spółek prawa handlowego, które w żadnym wypadku nie podlegają organom gminy. Ale też panie... Taka jest wykładnia wojewody. Ja rozumiem, ja nie kwestionuję wykładni organów wojewodów, tylko my mówimy o dwóch różnych rzeczach. Co innego są uprawnienia kontrolne, a co innego są udzielanie informacji. Gdyby pan prezes samodzielnie złożył wniosek, że chce zabrać głos przed szanowną radą, to byłaby procedura i bez działania pana prezydenta, żebym poprosił państwa, czy państwo wyraża się zgodę. Pan prezes nie wypowiadał się w żadnym innym układzie, tylko udzielał odpowiedzi na pytanie pana radnego. Osobiście mógł to zrobić pan prezydent, ewentualnie wyznaczyć osobę. Tyle mogę potwierdzić. Też pan mecenas takie stanowisko, przepraszam, też przedstawia. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Kosiński, pani radna Osowska-Najman. A pierwsza pani Osowska, proszę bardzo. Szanowni panowie prezydenci i szanowna rado. Ja chciałam zapytać o dotacje proekologiczne dla mieszkańców, strona 44, punkt 18. Tutaj chodzi o dofinansowanie tych przedsiębiorstw proekologicznych. I z tego, co mi wiadomo, przynajmniej dwa wnioski w sprawie dofinansowania, o tym mi wiadomo, zostały oddalone, to znaczy potraktowano je negatywnie. W jednym wypadku pozostawiono ogrzewanie, zlikwidowane ogrzewanie paliwem stałym, pozostawiano jako awaryjne ogrzewanie, też proekologiczne, obok założonego na nowo ogrzewania gazem. W drugim wypadku wprowadzono instalację gazową i zlikwidowano ogrzewanie paliwem stałym. Czy w takich wypadkach nie przysługuje nam zgodnie z ustawą dofinansowanie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Od razu odpowiedź panie prezydencie, czy jeszcze pan radny? Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeszcze tam pani radna. Rozumiem, pani chodzi pewno o swój wniosek, który został rozpatrzony negatywnie. Jest to jeden z kilku, nie było dwa wniosków. Wiem, że na pewno ich było pięć negatywnych, jak nie więcej. Natomiast o szczegóły bardzo bym prosił panią naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska o udzielenie informacji. Bardzo proszę mikrofon za panią naczelnik. Informuję, że szczegółowe zasady są określone w uchwale przez państwo przyjętej. Podane szczegóły, jakie czynności są kwalifikowane i kiedy wniosek może być rozpatrzony. I tam co do zasady bardzo precyzyjnie jest zapisane, że wszelkie likwidacje mają nastąpić i zmiana ogrzewania bez pozostawiania jakichś takich zabezpieczeń, ewentualności. Jest to decyzja mieszkańca. Jeżeli chce korzystać
z dotacji, no niestety, ale musi zastosować się do wszystkich szczegółów określonych w uchwale. Był złożony właśnie w takich warunkach, kiedy pozostaje tylko ogrzewanie gazowe i nie ma żadnego innego źródła ciepła. Być może tam są szczegóły, być, których być nie może tam zaszły tam inne okoliczności, które uniemożliwiły rozpatrzenie tego wniosku pozytywnie. Wnioski rozpatrywane są przez niezależną komisję powołaną przez pana prezydenta, składającą się z osób pochodzących z różnych wydziałów. Może tylko jeszcze uzupełnię. Część wniosków odrzuconych została złożona po terminie. Termin był 30 września bieżącego roku. Kilka wniosków kompletnych złożono 1 października. Wypowiedź pan radny Kosiński. Panie przewodniczący, szanowni radni, zapomniałem jeszcze zapytać się, bo umknął mi temat. Zwiększenie wydatków przeznaczeniem na dopłatę do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami. 235 tysięcy. Dopłata stosownie do umowy spółki nastąpi proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Czy ja mógłbym bliżej uzyskać jakieś informacje, czego ta dopłata dotyczy, bo w zasadzie nie rozumiem, bo to, ale jakby nie rozumiem do końca tego kontekstu, bo dopłata stosownie do umowy spółki nastąpi proporcjonalnie, albo jest określona do posiadanych udziałów, tylko nie wiem, czy ta kwota jeszcze jest jakaś, ulegnie zmianie, czy to po prostu... Bardzo proszę. Rozumiem, to jest podatek VAT od aportu, tylko mówię ten drugi kontekst. Nie rozumiem tego kolejnego zdania. Dopłata stosownie do umowy spółki nastąpi proporcjonalnie do posiadania udziałów. No, czyli ona jak gdyby będzie jest jeszcze kwestią elastyczną, tak czy nie? Panie przewodniczący, szanowny panie radny, dopłaty, kodeks spółek handlowych mówi, że jeżeli są dopłaty, to w proporcji do dopłat muszą wszyscy współwłaściciele. My dopłatę stosujemy do remontu warsztatów terapii zajęciowej w Mniszku, jako że spółka to nie jest własność spółki, tylko własność miasta i proporcjonalnie do udziałów bodajże 1800 zł drugi właściciel dopłaci, jakim jestem PGR. I przepraszam, OPEC oczywiście, OPEC. Czyli my tyle, a proporcjonalnie do udziałów, jakie są w spółce, zapłaci drugi, jakim jest OPEC. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Znaczy, jeszcze tak ad vocem, bo do tego, co powiedział pan prezydent Sikora, myślę, że nie ma lepszej, odnośnie tematu MZK, myślę, że nie ma lepszej zachęty w kwestii korzystania, wykorzystania, skorzystania ze środków publicznego transportu niż obniżenie ceny. Wydaje mi się, że każdy to rozumie. Dlatego też na przykład Biedronki cieszą się takim wzięciem, jeżeli chodzi o systemy sklepów handlowych, bo po prostu mają niskie ceny i to generalnie przekonuje wszystkich mieszkańców, dlatego myśląc też o odprężeniu sytuacji i natężenia ruchu w całym centrum, to też należy niestety stworzyć optymalne warunki zachęty dla transportu publicznego, a to ma związek niestety, ale głównie cenowy, tak w jednym mieście. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, a potem do pana radnego Kosińskiego. Szanowny panie radny, można oczywiście obniżyć koszty związane z odpłatnością za przejazdy komunikacji publicznej. Pytanie drugie, z czego je sfinansować? Komunikacja publiczna kosztuje, są to koszty zakupu autobusów, czyli amortyzacji, koszty oczywiście paliwa, zajezdni, koszty kierowców, wypłaty, pensje, to wszystko jest. Z drugiej strony mamy 50% pokrycie z biletów komunikacji. Oczywiście możemy te bilety jeszcze o połowę obniżyć, no to wtedy trzeba będzie 5 milionów z czegoś podnieść, dołożyć. I pytanie, panie radny, z czego to dołożyć? Czy z podniesienia podatków lokalnych, tak? Czy ze sprzedaży majątku jakiegoś? Proszę, dalszy było pokrycia. Proszę bardzo, panie radny Andrzej. Proszę. Co znaczy, z czego pokryć? Już odpowiadam. Wydaje mi się, że w momencie, gdy ceny będą niższe biletów miesięcznych i ceny biletów jednorazowych, to autobusy tam, gdzie nie są napełnione, bardziej się napełnią. I tam nastąpi to pokrycie kosztów. Oczywiście według mojej oceny, bardzo subiektywnej, nieobiektywnej, bo każde decyzje podejmowane są elementem doświadczenia pewnego. Pewnej polityki, która może mieć różne rokowanie, jeżeli chodzi o konsekwencje, ale głównym naszym celem jest zapewnienie transportu dla mieszkańców Grudziądza stosownie do ich zasobności. A mamy społeczeństwo ubogie i bezrobocie na poziomie 24%. Dlatego jeszcze raz podkreślam w szczególności, a uwzględniając jeszcze to natężenie ruchu, to są te dodatkowe uzasadnienia, natomiast jeszcze raz mówię, to dodatkowe napełnienie zrekompensuje, będziemy być może mieli tyle samo, tylko tyle, że po prostu więcej ludzi będzie korzystało ze środków transportu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kapusta, na pan radny Wiśniewski. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja w zasadzie nie chciałem się już odzywać, ale to jeszcze do wypowiedzi pana Kosińskiego chciałem dodać. No, faktycznie jest, ja widzę źródło pokrycia
obniżenia wydatków, znaczy obniżenia kosztów, obniżenia cen biletów komunikacji miejskiej, a tym źródłem mogłyby być przychody, które miasto uzyska poprzez przyjęcie inwestycji, czy dokonanie inwestycji budowy elektrowni, której pan jest przeciwny. Ja przypuszczam, jeśli pan skarbnika, patrzę na pana skarbnika, jeśli taki obiekt powstanie, mówię o przekazaniu działki po pierwsze pod rozbudowę stacji transformatorowej, a po drugie o budowie elektrowni. Przypuszczam, że to będzie kilkanaście milionów złotych rocznie w skali roku. Pan radny jest przeciwko tym obu punktom inwestycji. Panie radny. To jest jedna rzecz. Dobra. Na temat bez tego, jeżeli źródło elektryczne. Nie, mówimy o finansowaniu. Ja nawiązałem do finansowania obniżenia ceny biletów komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o tłok w centrum miasta, panie radny, chciałbym panu przypomnieć, że pan głosował przeciwko uchwale, która miała zwiększyć rotację, która dokonała tego, zwiększyć rotację aut w centrum miasta na Starówce. Zlikwidowaliśmy poprzez tą uchwałę ESKI, czyli te przywilejowane pojazdy, które mogą tutaj parkować bezpłatnie na terenie Starego Miasta. Podnieśliśmy ceny biletów. To spowodowało w sposób znaczący poprawę sytuacji, jeśli chodzi o możliwości parkowania w strefie płatnej. Panie radny, bym bardzo prosił na temat. Naprawdę wywołamy nowy temat i byśmy się mogli tylko skoncentrować na tym. Będę zobowiązany, naprawdę, panie radny. Przepraszam, ale... Ale też bym prosił... Prosiłbym tylko, panie radny. Proszę, możliwość obrony, panie przewodniczący. Ale też tylko bym prosił granicę. Odnośnie samej elektrowni. Ja nie wiem, czy szczytem szczęścia będzie ta wielka elektrownia. Mówimy o dwóch kominach w wysokości 65 metrów i obiekcie, który będzie miał wysokość 40 metrów i szerokości 80 metrów, który będzie wyglądał ponad lasem, będzie tworzył tą panoramę najbliższą w otoczeniu szpitala, jeziora, lasu. Czy to jest perspektywa rozwoju Grudziądza? Czy to jest absolut szczęścia dla tego miasta? Czy to jest ten kierunek? Ta elektrownia, która zatrudni radę kilkadziesiąt osób? Szanowni panowie, tak, koncentrujmy się na temacie, ja będę zobowiązany. Państwo nie macie żadnego innego kierunku pewnie poza tą elektrownią. I to jest jedyny was cel w życiu. I stąd też tak duże bezrobocie w tym mieście. Dziękuję. Drogi panu elektrownia. Dziękuję panu radnemu. Drogi elektrownia. Pan radny Wiśniewski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam na stronie 44 do punktu 14 mam zapytanie i po prostu nie potrafię tego zrozumieć, że dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w szkole nr 18, rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem dofinansowania przez PFRON 22 600. Kochani, naprawdę, dla mnie to jest śmieszne, bo 22 tysiące, żeby rezygnować dla dzieci niepełnosprawnych, to ja wiem, jak te dzieci tego i tylko chwała tej szkole, że tym się zajmuje. I te 22 600 nie powinno być hamulcem do tego, żeby, załóżmy, te zadanie nie zrealizować. I prosiłbym o wyjaśnienie dokładne. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowny panie radny, no PFRON ma swój plan finansowy na dany rok. Jeżeli nie uda nam się to w tym roku, to z całą pewnością w przyszłym roku zawnioskujemy do PFRON-u i to zadanie się nadaje w pełni. Po prostu jest przesunięte w czasie. Lepiej na igrzyska. Proszę, proszę o spokój, szanowni państwo. Pan Tegamowski się zgłaszał? Czy już nie? Dziękuję. Jeszcze proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący Marek Czerwik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Prezydencie, tutaj chciałem się zwrócić do Pana Radcy Prawnego, ponieważ widzę tutaj komisję prawną w załączniku nr 3 przychody i rozchody budżetu w 2013 roku. Mamy tutaj, uchwalając tą uchwałę zmieniającą, uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok, przyklepiemy coś, ponieważ jest tu taki zapis. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, prowadzenie planu 64 miliony, przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, i tak dalej. Czyli procedujemy o czymś, co będziemy dopiero uchwalać w ostatnim punkcie dzisiejszej sesji. Czy to jest zgodne z prawem, panie radco? Tak. No dobrze, to po co potem ten punkt, jakby ostatni, który to teraz zagłosujemy za tym, czyli gdyby, co się stanie, gdyby ten punkt ostatni nastąpił, czyli zaciągnięcie... Proszę? No właśnie, to myśmy zgłaszali. Pan Szymański w imieniu klubu zgłaszał to i ja myślę, że głosując
teraz nad zmianą uchwały. Nieprawnie potem będziemy głosować, bo już to teraz przyklepiemy, tak? Czy nie przyklepiemy? To po co potem ta uchwała? Jak to prawnie jest właśnie, jaka to leży? Panie prezesie, bardzo proszę, pytanie do pana oczywiście. Proszę bardzo, może pan skarbnik, tak proszę. Szanowni Państwo, budżet w Polsce zgodnie z ustawą o finansach publicznych to plan dochodów i wydatków. Ustalenie wyniku budżetu oraz finansujących ten wynik przychodów i niezbędnych do zwrócenia schodów. Tak jest w Polsce prawo. Nie można podjąć uchwały budżetowej, która składa się z planu dochodów i wydatków i nie uchwalić, znaczy na planie dochodów i wydatków będzie wynik, i nie uchwalić tego, co jest poniżej wyniku, a poniżej wyniku są przychody i rozchody. Taka uchwała bez tego załącznika zostanie uchylona w trybie nadzoru przez Radę. Dziękuję. Proszę bardzo, wrócę pan radny. Panie skarbniku, bardzo przepraszam, ale mi chodziło o to, że teraz mówimy o tych 64 milionach, o których będziemy za chwilę dopiero procedować. Czy one wejdą do... Szanowny panie radny, właśnie tłumaczę. Zresztą pan radca też to powiedział. To jest plan. Tak? Plan? To jest plan. Żeby pan prezydent, czyli organ wykonawczy, mógł zaciągnąć to zobowiązanie, niezbędna jest odrębna uchwała. Natomiast w Polsce nie uchwala się budżetu w ten sposób, że uchwala go się w kawałkach. Uchwała budżetowa musi być spójna, a spójność tej uchwały to wskazanie źródeł pokrycia deficytu lub sposób podziału nadwyżki, o ile taka nadwyżka występuje. Nie ma innej możliwości. Państwo możecie nie wyrazić zgodę na zaciągnięcie tego zobowiązania w formie emisji, obligacji, a i wtedy trzeba będzie nastąpić do procedury zmiany planu. Ale jak rozumiem, przepisy składają się z prawa materialnego, proceduralnego i ustrojowego i taka procedura w prawie występuje, nie można jej inaczej zrobić. Tym bardziej, że ulega zmianie wynik budżetu, tak, z nadwyżki wchodzimy w deficyt. W związku z tym niezbędny jest ten załącznik numer 3, który mówi o tym, jak ten deficyt zostanie pokryty, czy on zostanie sfinansowany. Obowiązuje nas klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określona rozporządzeniem ministra finansów. Dlatego Państwo macie tak to zaprezentowane, bo takie jest w Polsce prawo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymański, proszę. Mikrofon dla pana radnego, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no właśnie z tego powodu, panie skarbniku, panie prezydencie, wnioskowaliśmy w ramach tego drugiego wniosku, aby ta uchwała znalazła się na ostatnim miejscu. Bo najpierw trzeba by było podjąć decyzje, które będą miały konsekwencje budżetowe, nawet w tym planie, o którym pan skarbnik tak mówi, a potem dopiero podjąć ostateczną decyzję, by dokonać tych zmian właśnie w budżecie, które państwo przygotowali. Dlatego też pytaliśmy, może teraz jeszcze raz, chociaż pan skarbnik już odpowiedział na to, co będzie w sytuacji, jeżeli uchwała budżetowa przejdzie, a na przykład uchwała dotycząca emisji obligacji nie przejdzie. A więc pan skarbnik już troszeczkę odpowiedział. Trzeba będzie jeszcze raz, proszę państwa, przystąpić do uchwalenia uchwały budżetowej. A więc ona będzie niepełna, nie będzie dobrze przygotowana przez to, ponieważ radni nie zgodzili się na przykład hipotetycznie na przyjęcie obligacji. Dlatego o tym mówimy i mówimy głośno. I nasz tok myślenia, panie prezydencie, jest troszeczkę inny od państwa. Panie prezydencie, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowny panie radny, szanowni państwo radni, inaczej nie można. Od zamierzchłych czasów, dopóki my jesteśmy tu radnymi, a jeszcze wcześniej, naprzód były zmiany uchwały budżetowej ogólnej, a potem były uchwały o kredytach, pożyczkach, obligacjach. Tak samo jest w tej chwili. Naprzód jest uchwała budżetowa, gdzie jest zapis, że mamy takie tam obligacje zamiar wyemitować. Po podjęciu uchwały mamy napisane w uchwale budżetowej, jakie są wydatki. Jeżeli te wydatki się nie spełnią, to prosimy Państwa o przesunięcie tego projektu wydatków na kolejną uchwałę.
jeżeli odpowiadam panu radnemu, jeżeli ta uchwała nie przejdzie, to wystąpimy do państwa radnych o zmianę uchwały budżetowej. Odwrotnie nie można. Panie radny, nigdy w historii od 1990 roku nie było inaczej. Wielokrotnie na tej sali taka była kolejność, znaczy inna nie może być po prostu. Nie może być. Chce pan coś dołożyć? Proszę przyjąć. Proszę bardzo, panie skarbniku. Szanowni państwo radni, wydaje mi się, że jednak jest odwrotnie niż państwo chcą. Nie można podjąć uchwały o emisji długu, bo dług finansuje deficyt, a deficyt nie został uchwalony. Jakbyśmy patrzyli na sekwencję zdarzeń, to skoro państwo chcą głosować uchwałę, która mówi o finansowaniu wyniku budżetu, którym jest deficyt, do uchwały, która jeszcze nie została podjęta. Czy nie ma jeszcze deficytu i niezbędnych przychodów w wysokości 64 milionów, bo państwo nie podjęliście tej uchwały, a chcecie podejmować uchwałę o emisji obligacji. Jeżeli ta uchwała przejdzie, to w tym momencie czego ona dotyczy? Wyniku, którego nie ma. A co by się stało, gdybyście państwo podjęli tę uchwałę, a nie podjęli uchwały budżetowej? Wtedy byłaby wiążąca uchwała o prawie zaciągnięcia przez prezydenta długu do wyniku finansowego, który nie istnieje. A to jest w ogóle rażąco. To rażąco narusza prawo, bo dług w jednostce samorządu terytorialnego zaciąga się wyłącznie i w kwocie wynikającej z planu przychodów i rozchodów finansujących wynik finansowy, który jest obowiązujący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Na sali mamy nadal obecnych 23 radnych. Przypominam, że jesteśmy w projekcie uchwały z wniosku uchwały z prowadzenia budżetu na 2013 rok. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Czternastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Ośmiu radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lubiąca na lata 2013-2027. Otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z państwa chciałby dać głos? Pan radny Michał Czechek, bardzo proszę. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rada, mam pytanie. W tym roku w WPF mamy zaplanowane rozchody niezwiązane z wpłatą długu w wysokości 1 856 000 zł. Mam pytanie, z czym te rozchody są zaplanowane? Nie dosłyszałem, panie radny, bliżej pusty mikrofon. W tym roku mamy zaplanowane w WPF rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 1 856 000 zł. I co to za rozchody, z czym to są? Bardzo proszę, panie skarbniku. Szanowni państwo, państwo podejmując uchwałę budżetową i podejmując tej uchwale podnoszenie kapitału w spółkach prawa handlowego, których miasto jest właścicielem, współwłaścicielem, a takich między innymi jak spółki sportowe, o których państwo dyskutowaliście przed chwilą, spółka Geodernia. Decydujecie się na to, że pan prezydent będzie miał prawo podnieść ten kapitał. Natomiast ten kapitał nie jest podnoszony, znaczy kapitał się obejmuje w działowym się jednorazowo, tak? Jeden raz. Natomiast my stosujemy do tego mechanizm uprzedzającego finansowania w postaci pożyczki. Czyli miasto udziela pożyczki do wysokości tego kapitału, który ma być podniesiony, po czym podnosi kapitał i ten kapitał spłaca tą pożyczkę, tak? Ponieważ służy to do tego, żebyśmy mogli dość płynnie finansować spółkę, czyli zasilać je transzami, żebyśmy nie musieli tego podniesienia kapitału realizować z góry. Jeżeli byśmy musieli je realizować z góry, to musielibyśmy je realizować w formie pełnej kwoty.
na przykład 500 tysięcy od razu, no bo podnoszenie kapitału oczywiście no, z punktu widzenia formalnego można zrobić w kilku etapach, natomiast jest to proces przed notariuszem, to są odpowiednie opłaty. Pożyczka pozwala nam w taki sposób, w jaki spółka potrzebuje tego kapitału, czyli w kontrolowany sposób ją zasilać, po czym konwertować tą pożyczkę na właściwe podniesienie kapitału. I to służy właśnie do finansowania dwóch spółek sportowych i geotermii. Czyli w takich wysokościach, jakich Państwo podnieśliście kapitał, odpowiednikiem są tego te pożyczki. Te pożyczki w tym roku zostaną zwrócone. Jakby Pan Radny zwrócił uwagę, stoi w równowadze przychód z rozchodem, czyli to, co miasto pożyczy, spółka odda, odda w tym momencie, kiedy dostanie podniesienie kapitału. Czyli nastąpi taka konwersja kapitału na... Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytania z Państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Obecnych 23 radnych nadal mamy na sali. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Nie. 15 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Radnych jest przeciwnych, czyli mamy 23 radnych, brak głosów wstrzymujących, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez prezydenta Grudziądza na poczcie występującego w ciągu 2014 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Za. Kto jest przeciwny? Dwóch radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 6 osób się wstrzymało. 15 za, 2 przeciwnych, 6 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały w sprawie skargi na działalność prezydenta Grudziądza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Na sali jest 22, bo widzę, że Pan Radny Nodal opuścił nas w momencie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Czternastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Pięcioro radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? To musimy powtórzyć głosowanie, tak jak są wątpliwości. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze raz. Głosujemy nad projektem uchwały w sprawie skargi na działalność prezydenta Grudziądza. 22 radnych jest obecnych na sali. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Piętnastu radnych jest za przyjęciem projektu. Kto jest przeciwny? Pięcioro radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Dwóch wstrzymujących, więc uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy miasto Grudziądz z organizacjami pożytku pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Wpłynęła autopoprawka, Szanowni Państwo, 25 i zgodnie z tą autopoprawką
może odczytam, stosownie do przepisu paragraf 19 ust. 5 regulaminu Rady Miejskiej Grudziądza stawiającego założeń numer 7 do uchwały Rady Miejskiej Grudziądza z 28 listopada 2012 roku w sprawie statutu gminy miasta Grudziądz. Zgłaszam autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy gminy miasta Grudziądz oraz organami pozarządowymi innymi podejmującymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku poprzez dodanie w załączniku do uchwały w paragrafie 6 punkt 7 litera A po przecinku słów szczególnie dla dzieci i młodzieży. To było, jak pamiętam, pan radny Michał Czepek taką propozycję na komisjach wspólnych przedłożył. Pan prezydent ją uwzględnił. Będę zobowiązany, jeżeli państwo poprawicie swój tutaj po przecinku, tak, szczególnie dla dzieci i młodzieży, swój projekt uchwały. To jest jedyna autopoprawka. Czy jakieś uwagi? Bardzo proszę, pan radny Michał Czepek. Panie przewodniczący, na komisjach wspólnych jeszcze wnioskowałem o to, żeby dodatkową poprawkę dodać punkt C w tym punkcie 7. Organizacje z wydania cytateli. Ta poprawka nie została uwzględniona. Jeżeli mam pytanie, dlaczego? Bardzo proszę pana radnego wyraźniej. Tak, tydzień temu na połączonych komisjach, oprócz tej poprawki, którą pan przewodniczący teraz wymienił, jeszcze poprosimy o dodanie punktu C organizacji zwiedzania cytadeli. Panie prezydencie, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, rzeczywiście pan radny tego typu również o tę poprawkę zgłosił propozycję. Odpowiedziałem, że rozważyłem obydwie. W przypadku pierwszej uwzględniliśmy, w przypadku drugiej nie, ponieważ wymieniamy z imienia nazwiska którąś część miasta do zwiedzania, a w naszej ocenie, nie wpisując samej cytadeli, tak ona się zawiera w całości całych działań. Gdybyśmy samą cytadelę wpisali, no należałoby dopisywać, a może zwiedzanie Fary, może zwiedzanie Spichlerzy i tak dalej. Tak też w gronie naczelników ustaliliśmy i stąd też jak gdyby przyjęliśmy się tylko do pierwszej zgłoszonej przez pana radnego autopoprawki. Dziękuję panie prezydencie. Bardzo proszę panie radny. Panie prezydencie, ta autopoprawka przeze mnie zgłoszona była nieprzypadkowo, ponieważ w tym roku na komisji w lutym Komisja Kultury, Turystyki i Promocji omawiała problemy, jakie są z finansowaniem zwiedzania cytadeli, między innymi tych sobotnich wejść w sezonie turystycznym. I dodanie takiego priorytetu w planie działań dla organizacji pozarządowych ułatwiłoby znacznie ogłoszenie konkursu, który notabene dopiero co pan prezydent rozstrzygnął właśnie teraz, ponieważ Urząd Miejski Gmina Miasta Grudziądz ogłosiła specjalnie taki konkurs na wyłącznie zwiedzanie cytadeli. Nie Góry Zamkowej czy Fary, właśnie tylko na zwiedzanie cytadeli. W związku z tym potraktowanie i wpisanie tego konkursu byłoby jasnym sygnałem, że jest to priorytet wspierania organizacji pozarządowych w zakresie właśnie turystyki. Panie prezydencie, bardzo proszę. Zapewniam pana radnego, że niedopisanie punktu C również będzie spowodować tym, że cytadela będzie zadaniem priorytetowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytanie tego punktu porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Na sali już mamy obecnych 23 radnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu dwóch radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zakresu przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ulicy Rydgiera, ulicą Rydgiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzeniem ulicy Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ulicy Warszawskiej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Michał Czepek. Panie przewodniczący, panie prezydencie, na stronie 6 wkradł się błąd. Po prostu ktoś przygotowując uchwałę spodziewał, już mówię, to jest paragraf 7 punkt 3 podpunkt B. On ma następujące brzmienie. Zakazuje się prowadzenia gospodarki odpadami mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe i to powinno być kropka. Natomiast jest dalej stosowanie w celach grzewczych, aż tam do przepisów odrębnych. To jest zdanie, które jest skopiowane z paragrafu 7 punkt 2a. Tak? Drugi raz ten sam zapis, który w połączeniu z zakazem prowadzenia gospodarki odpadami nie mogący mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe jest zupełnie bez sensu. Po prostu ktoś skopiował tę samą formułę. Myślę, że pan radny ma tu rację. Tutaj punkt, paragraf 7 punkt B powinien zakończyć się na słowie powierzchniowe. Kropka. Tak, i kropka. Bo dalsza część jest tutaj z przodu w punkcie 2a. Tak.
paragraf 7 punkt 2. Do pani to samo. Czy pan naczelnik? Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Więc proszę o wykreślenie państwa radnych w paragrafie 7. Paragraf 7 punkt B. Od słowa stosownie w celach grzewczych, technologii i tak dalej. Wykreślenie i kończymy punkt B na słowie powierzchniowe. Kropka. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeśli mogę, panie przewodniczący, w paragrafie 10 w punkcie 3 mamy taki zapis, że na terenie szpitala oznaczonego symbolem 1 UP, a także na terenach sąsiednich oznaczonych symbolami KF i 3 UP wyznacza się strefę ograniczonego zagospodarowania związaną z lokalizacją lotowiska dla helikopterów ratownictwa medycznego w granicach, w której zakazuje się budowa obiektów o wysokości powyżej 10 metrów i na sadzie zieleni wysokiej. W związku z tym, że tutaj tą mapkę, którą mamy załączoną, być może jest jakiś promień tutaj zrobiony, ale w jakim promieniu obowiązuje ten zakaz? Czy w całej strefie 1 UP, 2 UP i 3 UP, czy tylko w promieniu jakimś iluś metrów od tego lądowiska? Bo to jest jakby dosyć istotne, ale mówię, na tej kserokopii nie widzimy tego promienia, jeżeli jest coś takiego. Pana radnego pytanie dotyczy strefy KP i 3 UP i czy ograniczenie na tym terenie, czy jeszcze jest ekstra strefa? Panie naczelniku, pan nadąża, jesteśmy w paragrafie 10 punkt 3. Pytanie pana radnego jest dotyczące strefy ograniczonego zagospodarowania, czy strefą jest cała część KP i 3 UP? Konieczności zmiany. W punkcie 4, kiedy mamy ograniczenia zawodowe, jest tak, punkt 4 pod punkt 4 chyba też. Wysokość zabudowy na tym terenie, gdzie dzisiaj istnieje szpital łącznie z tym wysokim wieżowcem. Wysokość zabudowy do 5 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 18 metrów i to ten zapis dotyczy nowych obiektów. I w punkcie 5 dopuszcza się remont, przebudowę, modernizację istniejącego budynku o wysokości 10 kondygnacji 30 metrów, czyli tego istniejącego wysokiego wieżowca, a także jego rozbudowę z zachowaniem maksymalnej wysokości określonej w punkcie 4, czyli 18 metrów. Czyli mam pytanie, czy w przypadku, gdyby się pan rektor szpitala ten lub przyszły chciał zrobić jakiś remont albo rozbudowę, to musiałby pomniejszyć o kilka kondygnacji ten wieżowiec, bo tak z tego wynika, z tego zapisu. Nie, z tego zapisu to nie wynika, ze względu na to, że rozbudowa jest rozbudowa, czyli powiększenie powierzchni zabudowy będzie do wysokości określonych w planie miejscowym. Czyli nie będzie można zwiększyć zabudowy do 30 metrów, tylko obok postawić obiekt o wysokości zgodnej z planem miejscowym. Tego wieżowca o wysokości 30 metrów z zachowaniem maksymalnej wysokości określonej w punkcie 4. Czyli 18 metrów. To oczywiście dotyczy rozbudowy. Panie naczelniku, w punkcie 5 dopuszczamy rozbudowę, czyli coś, co istnieje, istnieje coś już, do wysokości 30 metrów, a także jego rozbudowę, aha, ja rozumiem, że jak się coś przyklei do tego, panie radny, to nie więcej niż 18 metrów. Zgadza się wszystko? Dobrze. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś uwagi do tego punktu porządku rad Państwa macie? Jeżeli nie, Szanowni Państwo, to tutaj, jak już było w poprzednich przypadkach, jest głosowanie etapowe. Na początku będziemy głosowali nad stwierdzeniem, że pani narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunku zakresu przestrzennego miasta Grudziądza. Punkt B, stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu i głosowania w sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmin oraz zasadach ich finansowania i ostatecznie będziemy głosowali nad projektem uchwały. W związku z powyższym, że żadnych już głosów dyskusji nie ma, w tym trybie będziemy procedować. Mamy obecnych pani sekretarz 23 radnych. Pierwsze głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. Kto jest za? Dwudziestu trzech radnych głosowało za, a więc mamy tutaj stwierdzenie, że nie narusza, czyli zostało to przyjęte. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, jednogłośnie podjęte. Następne głosowanie, stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu i głosowanie w sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmin oraz zasadach ich finansowania
Więc uwag nie ma i teraz głosujemy nad sposobem realizacji zapisanej planu inwestycji. Kto z Państwa jest za? Dwudziestu trzech radnych, także jednogłośnie za tym punktem nastąpiło przegłosowanie. I Szanowni Państwo, ostatnie głosowanie, głosujemy już nad całym projektem. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu trzech radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. I przechodzimy do kolejnego punktu. Szanowni Państwo, jest to projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu, ulica Lutnicza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać do dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwunastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Przeciw. Dziewięciu radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Nie zgadza się pan. 12, 9 i 1. Szanowni Państwo, ponawiam głosowanie i bardzo proszę wyraźnie podnieść dłonie, tak? Bo pani sekretarz tutaj ma dzisiaj problem tutaj, żeby prawidłowo odczytać Państwa intencje. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwunastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Jedenastu radnych jest przeciwko, brak głosów wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękuję. I szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest już punkt 16. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu. Ja pozwoliłem sobie dzisiaj Państwu przedstawić pismo mieszkańców. Każdy z Państwa otrzymał, więc sądzę, że się Państwo zapoznaliście. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan radny Nogal, pan radny Szyszka, pani radna Bagnieska. W tej kolejności bardzo proszę Państwa. Ja tego pisma nie dostałem. Także nie wiem, kiedy ono i gdzie, w jakich okolicznościach było. W tej? Tak. Rozumiem, że pan radny nie otworzył kopertę. Też tak dobrze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci. Informuję, że radni wspólnego Grudziądza będą głosowali przeciwko uchwaleniu tej uchwały. Gdybyśmy procedowali nad nią półtora roku temu, być może nasze stanowisko byłoby inne. Mamy wiele uwag do uzasadnienia, które jest lakoniczne, a w części końcowej obciążające autora. Jednak wyjaśnienia pana prezydenta Sikory na poprzedniej sesji były logiczne i merytorycznie przekonywujące. Rozumiemy, że po to utworzyliśmy spółkę, której do chwili obecnej przekazaliśmy większość zasobów mieszkaniowych i pozornie wydaje się, że te pozostałe też powinny się znaleźć w zasobach RPG. A więc w czym problem? Otóż problem pojawił się na przełomie roku, kiedy pan prezydent Grudziądza dopuścił do sprzedaży nieruchomości wraz z mieszkańcami na ulicy Liberta i Żerowskiego. W tej grupie znalazł się także budynek Prusa 10 należący do zasobów EPGN-u, który jest w trakcie realizacji jeszcze sprzedaży. W przedmiotowej uchwale mowa jest o nieruchomościach. Proszę zwrócić uwagę, my cały czas mówimy o nieruchomościach, ale nie ma żadnych danych dotyczących mieszkańców, którzy zamieszkują te nieruchomości. Jeszcze nie tak dawno obserwowaliśmy determinację i walkę o byt mieszkańców sprzedawanych nieruchomości. Ta walka trwa do dziś przed sądami. Nikt wówczas
nie przejmował się złożonymi problemami mieszkańców. My radni byliśmy bezsilni. Nic nie mogliśmy pokryć. W 2005 roku ówcześni radni w dobrej wierze wnieśli aportem do GTPS nieruchomości wraz z lokatorami. Wówczas nikt nie przypuszczał, że nieruchomości wraz z lokatorami zostaną w przyszłości sprzedane. Ani radni 2005 roku, ani my nie mamy żadnego wpływu na sprzedaż tych nieruchomości. Prezydent sprawujący nadzór właścicielski nad spółkami nie zrobił praktycznie nic, aby nie dopuścić do sprzedaży nieruchomości z lokatorami. Bynajmniej ta działalność była nieskuteczna. Interes spółki był ważniejszy niż ogromne problemy lokatorów. I dziś sytuacja się powtarza, szanowni radni. Jeżeli radni przegłosują tę uchwałę, w przyszłości nie będą mieli żadnego wpływu na dalszy los mieszkańców przedmiotowych nieruchomości. MPG cały czas sprzedaje nieruchomości wraz z lokatorami. Od przełomu 2012-2013 do chwili obecnej sprzedał 14 nieruchomości będących w zasobach MPG-u oraz uczestniczył w sprzedaży 12 nieruchomości GTPS-u. 12 nieruchomości z lokatorami jeszcze jest w trakcie sprzedaży. Główny problem, że my dyskutujemy nad aportem nieruchomości, a nie interesuje nas los mieszkańców zajmujących się nieruchomości. Przedstawia nam się aspekty techniczne, wątpliwe aspekty ekonomiczne, zapominając o najważniejszym w tym wszystkim aspekcie społecznym, ludzkim. Głosując nad tą uchwałą, w pierwszej kolejności należało zapoznać się z zdaniem osób, których ta uchwała dotyczy, oraz skalą problemów, z jakimi będą musieli się zmierzyć. Na zaproszeniu przewodniczącego mieszkaniowej uczestniczyłem w jego dyżurze. Muszę przekazać Radzie problemy zwykłych ludzi wynikających ze sprzedaży nieruchomości. Takie trzy główne. Pierwszy, pani X. Dane są, posiada pan Radny Midzianowski. Matka z trójką dzieci. Otrzymała mieszkanie z listy w 2011 roku. Niedawno. Dziwne, ale otrzymała mieszkanie z zasobów TBS. Czyż 341 zł. Zdawało się, że problemy bytowe skończyły się. Dla tej kobiety życie uległo poprawie i stabilizacji. Jednak szczęście trwało około roku, gdy do drzwi zapukał nowy właściciel i przedstawił podwyżkę czynszu do 610 zł. Całą nieruchomość sprzedano, a nowy właściciel nie rozumie, że nie stać tej osoby na tak wysoki czynsz. Powstają zaległości, a właściciel staje się coraz brutalniejszy w dochodzeniu swoich praw. Nie chcę mówić o szczegółach, gdyż jedyną udzieloną rady była rada dla tej pani, to było podać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dziś ta kobieta zwraca się do komisji ponownie o umieszczenie jej na liście na 2014 rok. Czy to uczciwe zachowanie w stosunku do tej kobiety? Szanowni radni, odrobina wyobraźni bez trudu można wyobrazić sobie pozostałe problemy związane z tą sytuacją. Szkołę, chłopów, przedszkole, inne rzeczy. Przykład drugi. Młode małżeństwo. Głównie z pomocą rodziców wykupili i wyremontowali mieszkanie. Stać ich było na opłacenie czynszu. Po roku cała nieruchomość została sprzedana i nowy właściciel natychmiast przystąpił do remontu. Przez zakręcanie wody, odcinanie gazu, zasypywanie rachunkami za remont części wspólnej wymusił, że niechciani lokatorzy będą musieli na jego warunkach sprzedać mieszkanie i szukać nowego domu. Inny przykład z rozmowy z mieszkańcami nieruchomości przy ulicy Liberta, Żeromskiego, Prusa, Tytoniowej. Z mieszkańcami budynku, które już sprzedano i mieszkańcami, którzy spodziewają się, że podzielą los poprzednich. Tutaj też komisja mieszkaniowa udała się do kilku mieszkań na terenie właśnie ulicy Żeromskiego. Pozwoliłem sobie pojechać razem z komisją. Osoby, których dotyczyła ta sprawa i poprzednia, bardzo chętnie z nami rozmawiali. Byliśmy zaproszeni na kawę, obejrzeliśmy niektóre nieruchomości i muszę Państwu powiedzieć jedno. Te mieszkania
domy nie mają marmuru, nie mają przepychu, ale są utrzymane, są czyste, schludne. Nie zgadzam się z tą wypowiedzią, która padła gdzieś medialnie, że ktoś chce odchlewiać te budynki. Moim zdaniem powinien zacząć od siebie. I teraz, jakie problemy są tych osób? Na własny koszt remontują te mieszkania. Wymiana instalacji wodnej, ogrzewania, wymiana okien i tym podobnym. Jeżeli nowy właściciel musi opuszczenie tych mieszkań, nikt im za to nie zwróci. Większość tych osób mieszka w tych budynkach po kilkadziesiąt lat. Płacili regularnie czynsz i dziś trudno im zrozumieć przyczyny ich olbrzymich trudności. Tego typu problemy dotyczą większości mieszkańców sprzedanych nieruchomości. Kto ma ich bronić, jak nie radni? Gdyż władze miasta nie dostrzegają problemu, lecz zajmują się nieruchomościami. Za każdą sprzedaną nieruchomością stoją takie lub inne podobne lub większe problemy. Wspólny grudziąc widzi te problemy i nie poprze tej uchwały z następujących powodów. Po pierwsze, mieszkańcy przedmiotowych nieruchomości przy ulicy Żeromskiego, Bruza, Tytoniowej są przeciwni uchwaleniu tej uchwały. Skierowali do mnie pismo z podpisami wszystkich dostępnych lokatorów, którzy sprzeciwiają się uchwaleniu tej uchwały, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że podzielą los poprzedników. Nie wierzą spółce, władzom miasta i uważają, że obecny stan jest dla nich najbezpieczniejszy. Mam to pismo, nie wiem, czy szanowni radni chcą, żebym je podczytał. Są też podpisy, jeżeli chodzi o żeromskie opisy. Wszyscy lokatorzy, jeżeli chodzi o Tytoniową, wszyscy lokatorzy, jeżeli chodzi o Brusa, klatka D, wszyscy lokatorzy, jeżeli chodzi o klatkę C, nie wszyscy lokatorzy, ale większość. Natomiast jeżeli chodzi o klatkę H, tutaj widzę tylko jeden podpis. Taka jest wola lokatorów. I jeszcze jedna sprawa. Proponuję szanownym radnym spojrzeć na mapkę tego terenu i skojarzyć fakty, które były i które mogą, ja nie mówię, że tak, ale mogą się zdarzyć, aby wyciągnąć wnioski, że istnieje duże zapotrzebowanie na kupno nieruchomości w obszarze będącym przedmiotem uchwały. Sprzedano tam 8 budynków należących do TBS-u, zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji bezprawnie, 2 nieruchomości zasobów MPGN-u. Zastanawiający jest ten fakt i zostawiam szanownym radnym to do przemyślenia. Z poprzedniej sesji mam informację, że wykonano wstępnie czynności związane z wykupem lokali przez mieszkańców z bonifikatą, co jest niezbędne w przypadku sprzedaży nieruchomości. To są czynności wstępne świadczące o rzeczywistej intencji aporu. Ale pamiętamy, jakie były warunki ostateczne, które praktycznie uniemożliwiły wykup tych mieszkań. Tego doświadczyli poprzednicy. Na zakończenie kilka uwag ogólnych. Widziałem z mediów odnośnie ulicy Lipowej i wiem, że mieszkańcy tej ulicy, tego budynku konkretnego z uchwały zawierzyli prezesowi MPG. Szkoda, że tego porozumienia nie mają na piśmie, ale myślę, że tutaj prezes publicznie się zobowiązał, więc wykonał. Jeżeli panu prezesowi tak bardzo zależy na inwestycji w tym konkretnym budynku, to proponuję przygotować uchwałę dotyczącą tylko tej nieruchomości i w trybie nadzwyczajnym zwołać sesję. Ja myślę, że będę tutaj wyrazić się wszystkich radnych, że zgodnie z wolą tych mieszkańców, niech pan prezes faktycznie wykona ten remont, najlepiej jeszcze przed zimą i ociepli te domy. Jeszcze chciałem do jednej sprawy. Pytanie pana radnego Polińskiego do pana prezydenta z ostatniej sesji w zakresie sprzedania nieruchomości będących przedmiotem uchwały. Pan prezydent Sikora odpowiedział. Chciałbym następnie uspokoić radnego Polińskiego,
ten apart nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek w przyszłości sprzedażą tego majątku na rzecz osób trzecich. To jest podstawowa rzecz. Aby spółka mogła cokolwiek sprzedać, musi mieć zgodę właściciela. Koniec cytatu. Żeby nie być posądzony o wyrwanie z kontekstu, cała wypowiedź pana prezydenta była przeciwna przekazaniu tych nieruchomości w celu sprzedaży. Z tym się zgadzam. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że spółka posiada stałą zgodę organu właścicielskiego na sprzedaż nieruchomości, o czym już mówiłem, że sprzedaje, cały czas sprzedaje nieruchomości. Od przełomu roku do dziś sprzedała i jest w trakcie sprzedaży 10 nieruchomości wraz z lokatorami. Ale załóżmy taką sytuację, która by mogła nastąpić. MPG za miesiąc, za 3 miesiące, za pół roku sprzedaje te nieruchomości. No to z przyczyn ekonomicznych. No powodów może być wiele. Sytuacja zmienia się z miesiąca na miesiąc. Czy pan prezydent wprowadził błąd pana Polińskiego? Nie. On powiedział, że z takim zamiarem nie przekazujemy nieruchomości. Ale co się stanie z tymi nieruchomościami później, to my radni już nawet wpływu nie będziemy mieli, jeżeli dzisiaj przegłosujemy tą uchwałę w takim kształcie. W 2001 roku ówczesne władze miasta w wyniku przekształcenia powołały do życia spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności miasta Grudziądza. Z zapisu tego jednoznacznie wynika, że społeczność miasta Grudziądza jest głównym podmiotem powołania tej spółki, a MPGN ma zaspokajać ich potrzeby jako instytucja służebna. Swoje kieszenie. Tak? Czy sprzedaż tej społeczności z budynkami i pozostawienie ich na łaskę i niełaskę nowych właścicieli wyczerpuje ten cel zasadniczy? Ten cel określa, że MPG powinien działalność prowadzić dla dobra tych ludzi, ale w momencie, kiedy sprzedaje nieruchomości razem z lokatorami, zostawia ich na pastwę losu. Oni stają się łupem właścicieli, którzy pierwszą rzecz, którą robią, podwyższają czynsz o 100%. To jest troska o mieszkańców? Szanowni radni, odpowiedzcie sobie na to sami. Wspólny Grudziądz szanuje wolę mieszkańców, których uchwała dotyczy i zagłosuje za odrzuceniem tej uchwały. Zwracam się do radnych, ponieważ tam słyszę za sobą, widziałem Państwa, że te osoby, których ta uchwała dotyczy, siedzą na sali. Proszę zadbać o nich, żeby ich los nie był podobny jak poprzednich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Szyszka. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rada. Ja sobie to przygotowałem kilka pytań również do tej uchwały i chciałbym zapytać, czy to prawda, że pracownicy MPG w ostatnich dniach odwiedzali lokatorów omawianych budynków, wywierając na nich presję? Czy wymieniane uchwały budynki znajdują się na liście remontów spółki i czy posiadają jakikolwiek, chociaż ogólny zakres potrzebnych inwestycji? Pytanie trzecie. Jakie będą koszty przeprowadzenia obiecanych remontów? I czy spółka ma zabezpieczenia finansowe niezbędne do ich realizacji? I ostatnie pytanie. Czy konieczne jest właśnie teraz pogłębianie niepokoju i obaw lokatorów zajmujących lokale znajdujące się w zasobach miejskich? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Rada Warmińska, proszę. Ze swojego majątku. Przecież nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby miasto miało dalej w gestii te budynki. Po prostu jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą. Dlaczego po prostu cały czas MPG przejmuje te budynki i sprzedaje? Ja na poprzedniej sesji prosiłam, żebyśmy dostali jako radni sprawozdanie z tej spółki. Ile zostało sprzedane, za ile zostało sprzedane, ile wydatków jest. Ja to dzisiaj obserwuję, zresztą to już nie pierwszy raz, zresztą na kolejnych sesjach. Mamy prywatną kablówkę z MPG, no nie wiem nawet po co, przecież kablówka spółdzielni mieszkaniowej nam doskonale przez mieszkańcom zaspokaja wiadomości, pokazuje z różnych uroczystości i sesji również. Po prostu idąc do MPGN-u, w każdym biurze są kamery. Czy już pan prezes rzeczywiście nie wierzy żadnemu pracownikowi, żeby po prostu musiał kamery zakładać? Przecież to są koszty właściwie
praktycznie mało potrzebne. Potrzebne są na remonty, naprawdę, gdzie ja już mówiłam nieraz, o korytarze od 20 lat nie są remontowane. Pan się tego nie widzi. Remontuje się te bloki, gdzie się po prostu przygotowuje do sprzedaży. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, też, żeby nie powiedzieć tragiczny, z jednej strony aspekty społeczne, a z drugiej strony aspekty ekonomiczne. Dzisiaj Państwo podjęliście uchwałę, ktoś z Państwa radnych spytał się o dopłatę do PGE, no i to ja wytłumaczyłem, że te 263 tysiące złotych to jest na remont budynku, który jest w zarządzie PGE, no, a nie jest własnością PGE. Pan radny Kosiński wydaje się tym. Tak, to już tam nie istotne, a z drugiej strony brak środków. Jeżeli nie będzie takiej decyzji Państwa, jaką tu dzisiaj proszę nie podjąć taką uchwałę, to będziemy musieli dopłacać jako miasto do remontu budynków, gdzie no, są dość niskie. Panie radny Nowa, z mieszkańców i również z Nadgórnej 21-23, ja rozumiem, że Pan może nie mieć, bo ono wpłynęło 28 do mnie, czyli nie tylko jeden budynek, ale ja tam nie patrzę na ilość, bo część Państwa nie chce się zgodzić, część Państwa się chce zgodzić. Natomiast mówię o aspekcie społecznym i aspekcie ekonomicznym. Kolejny aspekt jest aspektem taki, jeżeli spółka powstała w 2001 roku po to, żeby realizować w imieniu miasta obowiązek gminy dostarczania, tak jak tam pan radny Nowak przeczytał, mieszkań dla mieszkańców, zajmowania się całościowo polityką, te budynki, które my dzisiaj proponujemy wnieść aportem, one wtedy byłyby wniesione, ale nie miały uporządkowanej sytuacji prawnej. Proszę Państwa, od 2001 roku, proszę od 2001 roku dziewięciokrotnie były wnoszone aporty przez różnych prezydentów. Nie były sprzedawane. Dziewięciokrotnie. Budynki, Szanowni Państwo, aportem wchodzą te, które mają przygotowaną czystą hipotekę i przygotowaną w sposób odpowiedni sytuację formalną. Proszę o spokój. Bardzo proszę o uzupełnienie mojej wypowiedzi pana prezydenta Sikorę, który pilotował na komisjach ten komisji. Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, postaram się też odnieść do zapytań państwa radnych. Może zacznę od pytania pani Bagnieckiej od końca. Tutaj usłyszałem na sali przed chwilą, że pani jest zdziwiona, że chyba jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które pozbywa się ze własnego majątku miasta budynki, jak wnosi aportem, tak? I co stoi na przeszkodzie, aby dalej to zostało na majątku miasta? Takie pytanie zadano. Zadała je pani Helena Bagniewska, która to w 2001 roku była członkiem zarządu miasta i wniosła 217 budynków aportem do MPGM. Tutaj mam akt notarialny podpisany przez Bożesława Tafackiego, Bogdana Adama Dedwicha, Małgorzatę Kufel, Helenę Krystynę Bagniewską. Pani radna, nie rozumiem tego pytania. Tak? To się zrobiło w tym mieście, że budynki wszystkie systematycznie, które posiadamy mieszkalne, wnosimy do spółki aportem. Pan prezydent przed chwilą o tym wspomniał, już takich aportów było 9. W jaki sposób one są wnoszone? Mieliśmy tutaj dyskusję na poprzedniej sesji. Tam było jakieś pytanie z tyłu, przepraszam. Proszę o spokój. Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej mieliśmy długą dyskusję i wtedy tłumaczył również naczelnik Wojciech Witkowski, dlaczego te budynki wcześniej przy akcie kreowania samej spółki nie można było wnieść. Przede wszystkim nieregulowane stany prawne. Do dzisiaj wiele budynków nie ma. Te, które mają kartę już czystą, z automatu zostaje przez Wydział tutaj Nieruchomości i Majątku Komunalnego zgłaszane do prezydenta, aby je przekazać do spółki. No miasto nie zarządza mieszkaniami, nie mamy takiego wydziału. Jak wiemy, przed rokiem 2001 był taki wydział, był to wydział lokalowy, był wydział majątku i to wszystko tutaj w urzędzie wtedy było. Mamy jeszcze bardzo dużo tych lokali, jak wspomniałem, do uregulowania. Z czego to wynika? Przede wszystkim sprawy spadkowe bardzo długo trwają. Mamy wiele osób w Australii, które powyjechały w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Proszę, należy przeprowadzić procesy spadkowe. Te sprawy toczą się w sądach bardzo, bardzo długo. Stąd też, jeżeli coś jest wyczyszczone z automatu, zostaje zgłoszone i przedstawione państwu radnym pod obrady sesji Rady Miejskiej.
Pan radny Stanisław Szyszka zadał 4 pytania. Czy to prawda, że pracownicy MPGN kontaktowali się z mieszkańcami? Tak, to prawda. Nie tylko oni, ale również do mnie w ramach wtorkowych przyjęć interesantów zgłaszali się mieszkańcy za pytaniem, czy jaki będzie ich przyszły los, jeżeli ich budynki będą wprowadzone aportem. Proszę o spokój Państwa. Wiele tego typu odpowiedzi udzieliłem, czyli akurat interesanci, którzy do mnie przyszli, wychodzili zadowoleni, natomiast właśnie między innymi osobiście... Bardzo proszę o spokój, Szanowni Państwo. Między innymi poprosiłem też właśnie Pana Prezesa MPGN-u, aby również poinformował, czy to za pośrednictwem swoich domów, które ma pracowników, dlaczego ten proces cały się toczy, ponieważ niestety mamy tutaj do czynienia dosyć z dużym prawem, który niekoniecznie jest jasny i przejrzysty dla przeciętnych mieszkańców. Czy jest plan remontów? Kolejne pytanie. No oczywiście, że jest plan remontów w spółce. On jest z każdego roku uchwalany. Jest plan inwestycji, jest plan remontów. Kolejne pytanie. Jakie są koszty remontów? No trudno mi ci w tej chwili tutaj powiedzieć, jakie koszty poszczególnych kamienic, ale to nie ma problemu, abyśmy panu radnemu na piśmie odpowiedzieli, co poprosimy MPGN, aby dla tych konkretnych nieruchomości przygotować kwoty, które mamy do zrobienia. I czy konieczna jest teraz wprowadzenie aportu? Myślę, że na to pytanie już odpowiedziałem. I jeszcze jedno uzupełnienie dla pana radnego Jana Nogala, który tutaj bardzo długo miał wypowiedź i też gdzieś w kontekstu wyrwał, wydaje mi się, moją wypowiedź w części. Ja wspominałem również, że MPGN tak, sprzedaje nieruchomości dzisiaj, robi to od wielu lat, ale też tłumaczyłem, jakie nieruchomości sprzedaje. Przede wszystkim stara się wyzbyć te, w których mówię tu w pierwszej kolejności o lokalach mieszkalnych, gdzie powstały już wspólnoty mieszkaniowe. Jeżeli są wspólnoty mieszkaniowe w Wieżowcach, na przykład na Rządu, gdzie 80% mieszkań już jest w zasobach prywatnych, powstała wspólnota mieszkaniowa, w pierwszej kolejności MPGN stara się wyzbyć wszystkie lokale, aby ta wspólnota miała w pełni 100% udziału w danej nieruchomości i sama sobie tam rządziła. Kolejny przypadek, który mamy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w przypadku MPGN-u, to są te bardzo małe nieruchomości, w których mamy 2, 3, czasami 4 mieszkania. Takich budynków rzeczywiście pan radny dostał ode mnie komplet informacji, jakie to były budynki sprzedane. To były z bardzo małą ilością mieszkań, ale też zaznaczyłem miesiąc temu na tej sali, że zanim MPGN dokona tego typu sprzedaży, to po pierwsze zadaję pytanie poszczególnym lokatorom, czy zechcieliby z bonifikatą 70% nabyć mieszkanie, ponieważ wynika to z ustawy o gospodarce nieruchomości i oni mają pierwszeństwo. W przypadku, gdy nie wszyscy wyrażą taką chęć nabycia takiego lokalu, w drugiej kolejności MPGN, ponieważ jest to zasób komunalny mieszkań, proponuje im inne mieszkania komunalne w innej części miasta. Proszę spokój. I taką ofertę każdy z tych lokatorów, który jest w zasobach MPGN-u, mówię tutaj o MPGN-ie, otrzymuje. Dostaje czasami 3, 4, 5 propozycji, aż w końcu się skusi. Proszę Państwa o spokój. Jeżeli nadal dany lokator będzie się udzielał, że będzie chciał, to jest oczywiście poinformowany, że cały budynek, cała nieruchomość jest sprzedawana. I tylko i wyłącznie pani radny w takich przypadkach MPGN sprzedaje nieruchomości. Dziękuję bardzo. Adwokat pani radna Agnieszka, pan radny Miedzianowski, pan radny Nowak. W tym kolejności bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Owszem, w 2000 roku rzeczywiście myśmy przekazywali budynki, ale tylko dlatego, ponieważ była tworzona spółka MPGN. I rzeczywiście, jeżeli była spółka, musiała na czymś działać. Ale nie było takich przypadków, żeby się sprzedawało budynki z ludźmi, z mieszkańcami. Po prostu nie pamiętam, żeby gdzieś ktoś przyszedł na skarbie, że właściciel kupił prywatnie i od razu mu tam gdzieś za 2-3 miesiące po 100 czy 150% czynszu podwyższa. Absolutnie takich rzeczy nie było. Owszem, były przypadki, że po prostu można było wykupić za określoną procentową zniżką, ale to też było po prostu za zgodą danego mieszkańca czy lokatora. I również mieli czas na to,
a teraz po prostu te budynki, które zostały sprzedane, dano im tydzień czy dwa tygodnie czasu na zorganizowanie, po prostu 30-40 tysięcy, żeby musieli wpłacić. 8 tysięcy! Bardzo proszę Państwa o spokój. Nawet różne przypadki rzeczywiście były i to po prostu było wtedy powodem, bo nie zdążyły kupić, oczywiście do sprzedaży. Za 2-3 miesiące rozmawiałam z różnymi mieszkańcami bloków i tak rzeczywiście potwierdzają. Także nie jest prawdą po prostu, że to jest tak pięknie i ładnie to wygląda. Jeżeli nawet dostają zamiany mieszkań, to tak jak już tu chyba ktoś wspomniał, rzeczywiście to nie chcę nazwać ruderą, bo może by to było brzydko, ale są budynki po prostu, gdzie dużo, dużo wkładu trzeba i skąd ci ludzie mają w końcu brać pieniądze? Tam też mieszkają ludzie, emeryci, renciści, schorowani ludzie, gdzie w takich blokach jak na Liberta prawie 60 lat zamieszkują i od razu im się stawia takie prawo. No przecież to jest, ja nie rozumiem, jak można, panie prezydencie, przecież pan sobie zdaje z tego sprawę, że za rok są wybory, a pan sobie podcina po prostu nogi. Przecież tak nie można, przecież pan nic nie działa na dobro korzyść miasta. Dziękuję bardzo, pan radny. Panie prezydencie, szanowni państwo, tu pan prezydent Sikora powiedział, że przekazywaliśmy aportem inne budynki do MPGN. Tak, to prawda. I radny Nogal w swoim wystąpieniu, w naszym wystąpieniu, powiedział, że gdyby to było półtora roku temu, to byśmy też przekazali te budynki do MPGN-u, a dzisiaj sobie w brodę pluli. Tak jak to zrobiono. Tu pani radna Bagniewska. Dostaliśmy do wglądu umowę spółki i później porównaliśmy ją z KRS-em i w paragrafie 6 od punktu 26. Bardzo bym prosił na temat tutaj bliżej. To jest temat związany z MPN-em. Pieniądze. Mnie chodzi o wiarygodność, o prawdę, bo proszę potwierdzić, czy ja nie dopatrzyłem w KRS-ie. Czy tu jest coś innego i w KRS-ie jest coś innego? Paragraf 6, punkty od 26 do 32. Hotele, chodzi o działalność. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, itp. Działalność związana z dystrybucją filmów. Roboty związane z budową mostów i tuneli. To są mieszkania do biedów. I autostrad. To takie pytania. Dlaczego są różnice między KRS-em, który jest w sądzie, i tym, cośmy otrzymali do wglądu? I jeszcze inne pytanie. To już będzie bliżej związane z uchwałą. Jaki sens jest budować na Lotniczej mieszkania za 3,5 miliona złotych, kiedy wielokrotnie więcej mieszkań, kilkadziesiąt mieszkań, sprzedaje się za kilkaset tysięcy. Czy jest sens? Po 600 zł za metr. I bo tu budować nowe, a to co sprzedawać ktoś... No nie wiem. Proszę mi to wytłumaczyć, bo ja tego nie ogarniam. Dziękuję. Pan radny, proszę. Pan radny Noga, proszę. Adwokatem do wypowiedzi pana prezydenta Sikory. Panie prezydencie, ja na początku podkreśliłem, że te argumenty do mnie by trafiały, ale gdyby nie było tej sytuacji. To, że w tej chwili popieramy stanowisko mieszkańców, to dla ich bezpieczeństwa, bo oni już nie wierzą. Ci mieszkańcy z ulicy Brusa, Żeromskiego, Tytoniowej nie wierzą. Oni muszą mieć odrobinę komfortu psychicznego, że nie spotka ich podobny los jak poprzedników. I druga sprawa. Panie prezydencie, my naprawdę cały czas rozmawiamy o nieruchomościach. Ja już nie chcę innego porównania, bo kiedyś takie określenie było na jak na poligonie kadra jeździła, to jechała KLK-mi. To były takie wagony bydlęce, z dodatkiem. Może nie jest najlepsze to porównanie, ale chodzi o to, że my przede wszystkim musimy widzieć ten akces społeczny.
czasami ten aspekt społeczny i to, że ludzie mogą psychicznie funkcjonować, nie bojąc się, że, że następnego dnia zapuka właściciel domu i podniesie czynsz i spowoduje, żeby się musieli wyprowadzić, że w tej uchwale takie niebezpieczeństwo jest. I dlatego wspólny grudziąc akurat tu w tym wypadku całkowicie zgadza się z mieszkańcami. I może trzecia jeszcze sprawa, o której pan prezydent mówi. Jeżeli chodzi o sprzedaż pierwszej kolejności mieszkań z bonifikatą, tą procedurę koniecznie trzeba uruchomić, zgodnie z zapisami ustawowymi, przed sprzedażą. Państwo tą procedurę uruchomili w stosunku do budynków Żeromskiego, Prusa, Tytoniowo. Czyli jaki jest właściwie ten rzeczywisty fakt, cel tego wniesienia tego apelu? Szanowni radni, chciałbym się też odnieść do treści tej uchwały i wyrazić szczególne uznanie dla radnych wspólnego Grudziądza za tak szczegółowe potraktowanie tematu i za zajęcie stanowiska po stronie mieszkańców. To jest rzecz najważniejsza w życiu. Do tego są powołani radni. Mają dbać o interes miasta, ale mają dbać przede wszystkim o interes mieszkańców Grudziądza. Ja myślę, że jawią tutaj się trzy zasadnicze problemy. Trzy zasadnicze problemy, które wyłaniają się na tle dzisiejszych wypowiedzi. A mianowicie pierwszy. To źle realizowana polityka mieszkaniowa przez miasto Grudziądz. Źle. Sprzedaż budynków na taką skalę to złe decyzje. Kiedy pan prezes na początku kadencji mówił o sprzedaży prawie połowy wszystkich nieruchomości zasobów miasta, patrzyliśmy z dość dużym dystansem, bo nie wiedzieliśmy, o jaki okres chodzi. Myśleliśmy, że w perspektywie iluś tam lat, że społeczeństwo będzie się bogacić, będzie awansować, będzie budować sobie domy, ale perspektywa tego miasta jest dzisiaj beznadziejna, jeżeli chodzi o awans społeczny. Dlatego jeszcze raz powtórzę. Pierwszy problem to źle realizowana polityka mieszkaniowa, która owocuje dzisiaj tymi bardzo wysokimi czynszami na poziomie 1000 zł właśnie w tym obszarze Libelta Żeromskiego. Chodzi o władze wykonawcze, władze, które podejmują w tej sprawie decyzje, władze, które podjęły decyzję o sprzedaży tych budynków, tych bloków. Władze, które sprawują nadzór nad tymi spółkami. Bardzo proszę, ta utrata zaufania jest rzeczą bardzo złą, bardzo niedobrą. Do tej uchwały, żebyśmy się pokazali. I trzeci punkt. Brak jakichkolwiek gwarancji dla mieszkańców, których traktuje się jak worki z cementem. Przepraszam za to stwierdzenie, ale tak jest. Dobre. Traktuje się mieszkańców jak worki z cementem. Was po prostu nie ma. Was po prostu nie ma. Te bloki się sprzedają. Te bloki się sprzedaje, plan jest. Panie radny, konkretnie do tej uchwały. Odnosimy się, polityka cały czas jest, panie prezydencie. My nie jesteśmy z dala od polityki. My tu uprawiamy politykę. Uprawiamy politykę mieszkaniową. Ja nie wiem, czy pan wie, co to znaczy polityka mieszkaniowa. Polityka mieszkaniowa samorządu. Tak. My nie jesteśmy stowarzyszeniem wzajemnej adoracji. My jesteśmy polityczni. My jesteśmy polityczni. Zajmujemy się polityką mieszkaniową w dniu dzisiejszym. Dlatego jesteśmy generalnie jako klub PiS-RDG tak samo przeciwny oczywiście tej uchwale. Dziwimy się, że po raz kolejny, pomimo wszystko trafiła tu na tą salę. Widać, jak wielka jest determinacja tej władzy. Jak wielka jest determinacja. Kiedyś do telewizji MPGM, do internetowej telewizji wypowiedziałem się na ten temat, powiedziałem, że jest taki zamach, jeżeli chodzi o teren osiedla Chełmińskiego.
zabaw, mówię, w stosunku do budynków, bo tak to odczytują mieszkańcy, że komuś chodzi o większość tych budynków zlokalizowanych na tym terenie, co stało się rzeczą bardzo dziwną. I wydaje mi się, że jest to faktem, jest to prawda. Dlatego jeszcze raz podkreślam z dużą stanowczością, jesteśmy przeciwni tej uchwale. Utraciliśmy zaufanie, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, do władz wykonawczych. Utraciliśmy zaufanie, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, do pana prezesa Różyckiego. Dziękuję. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Chciałem podsumować, biorąc pod uwagę sposób, w jaki potraktowano mieszkańców Libelta 5, 5a i tak dalej. Dziś mamy przykład, jak łatwo stracić zaufanie społeczne. I jak bardzo trudno odzyskać, o ile to w ogóle jest możliwe. Obawiam się, że za rok zapłacimy przy wyborach za to. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Chciałbym się ustosunkować do niektórych jeszcze wypowiedzi Państwa Radnych, do których się nie ustosunkowałem ani ja, ani Pan Prezydent Sikora. Dla Pana Radnego Janka Nogala to jeszcze kwestia zwołania sesji nadzwyczajnej. Sesja nadzwyczajna się zwołuje głównie wtedy, jeżeli są sprawy terminowe i finansowe. Tu jest sprawa organizacyjna i ona może być na kolejnej sesji. Na kolejnej sesji. To nie jest przedmiot na sesję, tematu na sesję nadzwyczajną. Panu radnemu Miedzianowskiemu odpowiem pisemnie, dlaczego są zmiany wszystkie w KRS-ie i czego one służą, bo rzeczywiście uważam, że wpisanie hoteli, na przykład nadzór nad obiektem sportowym w Niszku, gdzie jest hotel ekonomicznych, budowy mieszkań socjalnych na ulicy Lotniczej Łąkowej. Jaka jest zasadność wybudowania tej inwestycji właśnie w tym miejscu i za jaką kwotę? Odpowiadam panu radnemu Nogalowi jeszcze, że jest przy procedurze, jakie są sprawy formalne związane z procedurą przekazania budynków, obligatoryjne przy aporcie jest zapytanie wszystkich mieszkańców ustawowe o chęć nabycia lokalu. To musi być, czy tak, czy nie. I przy każdej procedurze, bo ja tak zrozumiałem, że procedura zaproponowanie kupna nieruchomości. No więc ja meduję, że coś takiego jest, że przy aporcie jest obowiązek spytania się lokatorów, czy mają pierwszeństwo w kupnie i w ciągu 21 dni, jak pamiętam, muszą odpowiedzieć, czy tak, czy nie. Przy aporcie. Aport jest traktowany tak samo, jest przeniesienie. Proszę spokój. Panu Krzysztofowi. Proszę o spokój. Bardzo proszę Państwa, Ośmowskiemu odpowiadam. Mówi, że źle jest realizowana polityka mieszkaniowa miasta. Pan radny świetnie wie o tym, że po raz pierwszy w historii naszego miasta od 3 lat jest w całości realizowana lista przydziału mieszkań. Bardzo proszę w całości. Proszę Państwa, dokładnie było ponad 600 decyzji sądu o przyznaniu lokalu socjalnego. W tej chwili z tej listy ponad 600 osób pozostało nam niespełna 100. Na tym polega, ja wiem, że mieszkania, to jest sprawa bardzo skomplikowana. Zasób mieszkaniowy, mieszkań komunalnych w Grudziądzu jest ogromny. Im dłużej, tym trudniej z mieszkaniami, jeżeli chodzi o sprawy remontowe, ale mówienie tutaj publicznie w sytuacji, kiedy od 3 lat realizuje się, o czym Pan wie, listę mieszkań przydziału, kiedy się zmniejsza 6-krotnie kolejkę na mieszkania socjalne, że nie jest polityka mieszkaniowa realizowana, no jest delikatne nadużycie. Dziękuję. Ad vocem Pan Radny Miedzianowski, tak? Spokój. Ja cieszę się również, że ta lista, która jest stworzona, jest realizowana w ciągu roku, a nawet do końca wakacji. Tylko jest jeden szkopuł w tym wszystkim. Dochód na jednego członka osoby w rodzinie to jest w granicach 830 zł z jakimś ułamkiem na dzień dzisiejszy. To przy takim układzie, gdzie rodzina trzyosobowa i dwoje pracuje, ma najniższą krajową. Wszyscy wiedzą, jak się żyje za najniższą krajową, bo większość mieszkańców tak żyje. Te osoby nie są uprawnione do otrzymania lokalu komunalnego, bo przekracza ich dochód. I tu i będziemy wnioskowali wkrótce, jako wspólny Grudziądz, żeby zwiększyć progi dochodowe.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To w Karesie Państwo zobaczyliście. Ale pan Jan Nogal prosił mnie o pierwszy akt notarialny z roku 2001. Ten akt przed wszelkimi zmianami. Myślę, że pan radny Nogal to chyba potwierdza, co? Przez biuro rady, nie, właściwie rady Miedzianowej. I zamiast umowy spółki dostaliśmy dokument. Pod pieczęć poczytelna, pod spodem podpis pana prezesa Różyckiego na zakończenie, chyba tak? To się mówię? Tak. Ten dokument w żadnym wypadku nie jest umową spółki. Pan przyjdzie do nas, my mamy tą umowę. Nie. No ja już w międzyczasie dostałem tą właściwą umowę spółki, a właściwa umowa spółki fakty notarialne z pieczątkami z tyłu. Zobaczcie Państwo, jaka jest różnica między tym dokumentem a tym dokumentem. Różnica polega na tym, że w umowie spółki, rzekomej umowie spółki, dokonywane były zmiany przez pana prezesa Różyckiego. Ja być może, że to jako dokument dla niego roboczy było to bardzo wygodne, żeby sobie wprowadzać na podstawie jakichś innych dokumentów do tej umowy. Ale na pewno nie można było nam przekazać tego jako umowa spółki, bo to nie jest umowa spółki. Umowę spółki dopiero otrzymałem od pana prezydenta, jak również dostałem wiele innych dokumentów, o których mówiła pani Magnieska. Tak, ja w tej chwili dysponuję dokładnymi danymi, ile sprzedano, jakie nieruchomości sprzedano, plany remontów. Na przykład też zastanawia nas taki fakt, że w tej wieloletniej prognozie nie było planów sprzedaży. To powinno się znaleźć, bo to jest podstawa. Pan rezydent skierował mnie do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Ja przeczytałem go od góry do dechy i jest to jedna z uwag, że jeżeli w wieloletnim planie nie ma rozdzielonego na te lata sprzedaży, to w takim układzie nie można sprzedawać. My wielokrotnie o tym mówimy i pan radny, myślę, że nadal też potwierdził, zwrócił się do mnie, przysłał pismo, co by chciał, otrzymał w ekspresowym tempie odpowiedź i informację. Dziękuję bardzo. Pierwsza, pierwszego dnia, kolejne za 2-3 dni do potrzeb. Pan radny Kosiński, ale odkładają wniosków i nie będą nigdy, albo nie będą w najbliższych latach znajdowały się na liście osób oczekujących na mieszkanie z MPG. To w bardzo dużym stopniu wpływa na całą sytuację. Natomiast głównie interesuje nas polityka czynszowa, adekwatna przez wspólników i obowiązkiem prezesa jest to, że dysponuje spółka tekstem jednolitym. Ten tekst jednolity nie musi być w formie aktu notarialnego, absolutnie. Przynajmniej tak jest, nie wiem, może pan mecenas tutaj to wyjaśni, ale wydaje mi się, że, znaczy jestem pewny, że tak to funkcjonuje spółka cała pan. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze do samej uchwały państwo macie pytanie? To wiem. Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Obronił pan. To jeszcze pan radny Szymański, proszę. Czy klub radnych Prawa i Sprawiedliwości Lubla Grudziądza będzie głosował dokładnie tak samo, jak zagłosował miesiąc temu, a więc będzie przeciwko przekazaniu abortu dla MPGM-u, a więc będziemy przeciwni tej uchwale. Natomiast, szanowni państwo, chcę jeszcze zwrócić uwagę na jeden wątek, ponieważ pan przewodniczący Rady Miejskiej, znaczy wiceprzewodniczący Marek Czepek dzisiaj zadał bardzo fundamentalne pytanie. Co takiego się stało od tego ostatniego głosowania, że ta uchwała pojawiła się ponownie w porządku obrad? Jakie pojawiły się, proszę państwa, nowe argumenty? Bo naszym zdaniem nie pojawiły się żadne. Natomiast argumenty, które pan przewodniczący Nowak przedstawił, po prostu są tak dobrze przygotowane i tak jasne i czytelne, że radni powinni już wiedzieć, jak po tym, co zostało przed chwilą powiedziane, jak mają zagłosować. I nasza decyzja, która została podjęta miesiąc temu, w rzeczywistości dzisiaj zostaje podtrzymana między innymi poprzez kontrargumenty, które fantastycznie przedstawił pan przewodniczący Jan Nowak. Ale chcę, proszę państwa, zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek, na który między innymi dyskutowaliśmy w klubie radnych Prawo i Sprawiedliwość, Ruch dla Grudziądza, który nas oburzył, proszę państwa. A chodzi o pewien fakt dotyczący wypowiedzi pana prezesa po głosowaniu nad tą uchwałą. Proszę państwa, to co powiedział pan prezydent, adresując to w sumie do nas, do radnych, chyba głównie do prezes, przepraszam, prezes, adresując to głównie chyba do radnych, którzy głosowali przeciwko tej uchwale, tak jak powiedziałem, jest niedopuszczająca, bo to była próba pokazania, jacy radni są niemerytorycznie przygotowani,
To była próba dyscyplinowania tych radnych, to była próba naciskania na tych radnych, wpływania na ich decyzję. Proszę Państwa, wypowiedź Pana Prezesa była niedopuszczalna i to wywołało w naszym klubie przynajmniej, w naszym klubie bardzo złą reakcję. Panie Prezydencie, ja też chciałem Pana prosić, jeżeli Pan ma jakikolwiek wpływ na Pana Prezesa, żeby sobie nie pozwalał na takie wywody w stosunku do radnych, którzy stanowią tutaj samodzielny podmiot i podejmują decyzje w imieniu mieszkańców Grudziądza zgodnie z ich interesem. Zgodnie z ich interesem. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Radny, z całą pewnością z Panem Prezesem porozmawiam. Ja nie znam wypowiedzi, gdzie się ukazała, ale o tym podyskutuję. Pani Rada Bagniecka. Na forum? Tu. Proszę bardzo o spokój. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, że będziemy po prostu przeciwni. Kiedykolwiek takie uchwały się nam będą zostaną przedstawione, będziemy zawsze przeciwni, ponieważ to zawsze szkoda jest dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kapusta, proszę. Przewodniczący, no dokładnie, ktoś tam wyjął mi ze stołem, poprosił o 15 minut przerwy, taki czyn, żeby, no, koniecznie troszeczkę emocji. Szanowni Państwo, spotykamy się godzina 14. Bardzo Szanowni Państwo, wysłuchują się dzisiejszej dyskusji, wypowiedziom również koalicjanta naszego, czyli Stynego Grudziądza, wypowiedziom radnych, również Platformy Obywatelskiej. Chciałbym wycofać z porządku dzisiejszego spotkania Rady Miasta punkt dotyczący tej sprawy i zaproponować Państwu radnym aport tych budynków, gdzie jest akceptacja mieszkańców. Takie budynki są dwa na dzień dzisiejszy. I również powiedzieć, że zdajemy sobie sprawę z pełnej odpowiedzialności za to, co czynimy, czyli również na kwestie remontów budynków, które nie są wniesione raportem. Mogą wystąpić pewne utrudnienia w tej materii, jako że budynki są własnością miasta w zarządzie PGR-u. Także proszę, Panie Przewodniczący, o wycofanie tego punktu z dzisiejszego posiedzenia. Szanowni Państwo, jest wniosek formalny na wysłanie projektu do Prezydenta. Będzie zdjęcie z porządku obrad. Nad tym projektem można dyskutować. Jest to zwykłe głosowanie. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zadać jakieś stanowisko? Nie widzę. Pan Jan. Ja rozumiem te uwagi dotyczące remontu, ale mam przed sobą umowę o zarządzanie zawartą między Panem Prezydentem a Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomości, której w paragrafie 6 między innymi w tej umowie jest zawarte prowadzenie działalności remontowej tych budynków. No remontowej, więc aż tak bardzo Państwo panie, nie przewodniczący, tutaj... Panie Radny, tak, tylko za czyje pieniądze? Za właściciela. No właśnie, nie. Za właściciela. Rzecz w tym, że musimy tu zdecydować, gdzie nasze środki dać. Czy robimy cokolwiek w mieście. To jest oczywiste, że taka umowa jest, ona ale musi być. Wyborców. I prezes to robi, ale na zlecenie miasta, za które płacimy. Tak jak w tej chwili powiedziałem przed chwilą, że warsztaty terapii zajęciowej 260 kilka tysięcy, wnosimy to do firmy po to, żeby wyremontowało. To tylko taka uwaga. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest wniosek o odesłanie. Jeżeli nie ma dyskusji, proszę bardzo Panią Sekretarz, na sali obecnych jest 23 radnych, tak? Jest wniosek o odesłanie projektu do Prezydenta, czy jest zdjęcie formalne z porządku obrad. Kto z Państwa jest za? Wysłane do Prezydenta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Szanowni Państwo, jesteśmy w kolejnym punkcie. Jest to projekt oferty z uchwały w życiu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Jest Pan Radny Michał Czepek, proszę. W sprawie LPR-u. Ja się bardzo cieszę, że na liście podstawowej na inwestycji znalazły się kamienice administrowane przez OPGN w podstawowej interwencji. Natomiast mam pytanie, jaka jest przyczyna z
zejścia z listy podstawowej w budynku należącego do bydgoskiej firmy Hurtostalu odnośnie dawnego domu handlowego Korzenickich. Czym to jest spowodowane przejście do listy rezerwowej? Bardzo proszę, panie prezydencie. Podstawowy powód jest nieotrzymanie środków unijnych z regionalnego programu operacyjnego. Firma miała problemy z rozliczeniem tej inwestycji. Środki unijne zostały wstrzymane. Na tej firmy stąd też, jak widzimy, nawet wstrzymany jest cały remont. Aby te środki nie przepadły nam w tej perspektywie unijnej, postanowiliśmy je przekazać między innymi miejskiemu przedsiębiorstwu sprawiedliwego na remonty kamienic, ale również też na rynku. Proszę o spokój. Pan radny Kosiński, proszę. Ja pytanie tak uzupełniając odnośnie tego zapytania pana radnego Czepka, czy to ma związek jakiś ze skargą złożoną do konserwatora zabytków w związku z tą inwestycją, która tu jest realizowana, czy jest... Nie ma? Tylko kwestie proceduralne, tak? Zdjęcie to tylko dlatego, że część środków unijnych była przeznaczona na ten obiekt, o którym pan radny Czepek wspomniał. Właściciel nie może wypełnić swoich zobowiązań i żeby tą część unijną wykorzystać, przeznaczyliśmy je na inny budynek. W tej perspektywie finansowej nie ma żadnego związku ze skargą. Dziękuję. Panie prezydencie, czy ktoś jeszcze z państwa do tego punktu? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. 23 radnych cały czas jest na sali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu trzech radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy miasto Grudziądz. Od razu, szanowni państwo, chciałbym tutaj podnieść, że pan wiceprezydent Sikora pisem z 25 października wniósł autopoprawkę do tego projektu. Odczytam tą zgłoszoną autopoprawkę. Zgłaszam autopoprawkę w załączniku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy miasto Grudziądz. Wykreślić w załączniku na stronie 44, tabela 17, tor parkingowy DRFT, ulica Kowalińskiego 32. Bardzo bym prosił, pan radny Michał Czepek też to podnosił na komisjach wspólnych. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, jeszcze kilka innych jest poprawek. Strona 11. Akapicie miasto Grudziądz jest również siedzibą Starostwa Powiatu Ziemskiego. W trzecim wierszu z dołu oddziału Urzędu Statystycznego moglibyśmy wykreślić, bo nie ma takiego w Grudziądzu. Potem strona 13. Na dole są punkty wymienione, poszczególne dzielnice są opisane. Jest Stare Miasto z Górą Zamkową, mieszkaniowa, wielorodzinna, nie jednorodzinna. Tutaj na Starym Mieście nie mamy zabudowy jednorodzinnej. To jakiś błąd przepisywany jest. Potem jeszcze z takich porządkowych na stronie 75. Tutaj jest literówka w akapicie. Po tych punktach jest akapit wprowadzenie korytarzy. Proponuje się wdrażać. Zamiast tam będzie to taka drobna literówka tylko. Natomiast już tak przechodząc zupełnie do konkretów, to na stronie 29 tego opracowania, już z takich merytorycznych informacji, pan Marcin Gromadzki, autor tego opracowania, proponuje tak, struktura ceny taryfy komunikacyjnej w Grudziądzu nie odbiega znacząco od innych taryf w polskich miastach. Cena biletu miesięcznego stanowi równowartość 31 biletów jednorazowych. Porównując wielkość miasta, liczbę mieszkańców i zakres przestrzeni oferty przewozowej w Grudziądzu i innych podobnych miast w Polsce, przy kolejnych regulacjach cen można zastanowić się nad względnym obniżeniem cen biletów okresowych do około 25-30-krotności cen biletów jednorazowych. Mam pytanie, czy przy najbliższych zmianach, czy doprowadzimy do tego, żeby obniżyć te ceny biletów okresowych, czy miesięcznych?
Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Radny, w tej chwili tego nie analizujemy jeszcze, bo nie przystąpimy do całościowej polityki cenowej. Jak taka będzie decyzja, że zmieniamy jakieś ceny albo, to, albo coś ruszamy w cenach, to na pewno to przeanalizujemy. Wszystko po to, żeby było bardziej racjonalne korzystanie z biletów. W tej chwili tego nie planujemy. Pan Radny Kosiński, proszę. Ma pytanie odnośnie tabela 18, sklepy wielkopowierzchniowe i obiekty kulturalne. Dom Handlowy Orzeł. Dom Handlowy Orzeł już chyba nie istnieje jako, jako Dom Handlowy Orzeł. To jest rzecz nieaktualna. Wiem, że o samym załączniku, czy nie? Nie, bo tutaj pan radny czeka kilka takich rzeczy podnosił. Może poproszę tutaj panią naczelnik Teresę Peczewską o stosunkowanie się do tych poprawek. Natomiast panem. Natomiast pan radny, tutaj pan prezydent wspomniał, że jakby przy, też było na stronie bodajże 31 i 30, a wcześniej, parę punktów wcześniej pan radny Kosiński pytał właśnie, żeby obniżyć ceny biletów. I to, co pan radny wtedy zapytał, jakby w tym zrównoważonym planie już jest ujęte na początek, tak jak to jest w zakresie biletów okresowych i tych wieloprzyjazdowych. Oczywiście, ale to, co pan prezydent mówił, trzeba zrobić stosowne analizy, bo w kolejnym akapicie jest napisane. Poprzedzone będzie stosownymi kalkulacjami, analizami i taki pomysł jest. Jest jakby się zrodził tutaj, tak? Więc chcemy w tym kierunku spróbować przeprowadzić analizę. Czyli rozumiem, że te zmiany, które pan radny Czepek planuje nanieść, czy nie? Zresztą chciałby pan powtórzyć, tak? Że wszyscy nanieśli sobie te zmiany. Dokreślamy oddział Urzędu Statystycznego, bo taki już nie istnieje od wielu lat. Strona 11, gdzie to jest? To jest pan strona miejscu. 11 w akapicie miasta Brunic jest również siedzibą Starostwa Powiatu Ziemskiego u góry. Oddział, i potem jest oddział urzędowy. Tak? Tak jest. Czyli i wykreślamy, tak? Będzie... Wykreślamy słowa oddział urzędu statystycznego. Nie wiem, ale po prostu i oddział, tak. I, bo właśnie potem oraz, tak? Tak jest. Dobrze. I oddział statystycznego, tak? I następnie jak jest? Strona 13. Na dole mamy punkty, kropeczki. Stare miasto, górą rzędkową, zabudowa, wielorodzinna, usługa mieszkańca. Nie, tutaj się włączy. Tak, stare miasto, z górą rzędkową, mieszkaniowa, jednorodzinna. A ma być wielorodzinna, tak. Mieszkaniowa, wielorodzinna, tak? Tak jest, tak. I ta literówka ze strony 75 to już w sumie taka drobnica. To jeszcze pan powtórzy, tak, żeby to było potem normalnie. Strona 75, opracowania. Ale tam zostawiamy, tak, wielorodzina i tam usługowa reszta jeszcze zostaje. Tak, tak. Natomiast jednorodzina ma być wielorodzinna. 75. Tak, tak jest. Po tych górnych punktach pierwszy akapit wprowadzenie korytarzy proponuje zamiast M. Proponuje się wdrażać. Proponuje. Nie M, tylko J. Tak, poprawka. Dobrze. To wszystko, tak, panie radny? Dobrze, dobrze. Poza poprawkami jeszcze mam pytanie, tak? Proszę bardzo. W opracowaniu na samym końcu, we wnioskach i w tym planie takim już co konkretnego w najbliższych latach powinno się wdrożyć w komunikacji miejskiej, też czytałem, że w liniach komunikacji autobusowej, tam gdzie jest największe obłożenie, powinno się zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów. Jest taka bardzo fajna tabela, która obrazuje na podstawie wyników badań marketingowych z wiosny tego roku, jakie jest obłożenie na poszczególnych liniach. To jest strona 50, tabela numer 19. Jest taka jedna linia obsługiwana przez miejskiego przewoźnika, to jest NZK, linia numer 19, gdzie jest aż 77 osób na jeden kurs. Tak? Możecie Państwo uświadomić, jak bardzo wygląda jest ten autobus. Gdzie pojemność autobusu to jest około 100 osób, prawda? I teraz pytanie, czy zmiany rozkładów jazdy obowiązujące od 1 listopada, ja się jeszcze nie zdążyłem zapoznać z tymi rozkładami jazdy, czy już przewidują te posunięcia, które zaproponował tutaj pan dr Marcin Gromadzki, czyli zwiększenie chociażby na tej 19, na czwórce, gdzie jest 55, no i przede wszystkim te obsługiwane przez Arrivę, czyli 12, 64 osoby na kurs 18, 59. Czy takie zmiany już są uwzględnione, czy będą uwzględnione? 21 listopada zostały dołożone dodatkowe kursy właśnie na te linie, które pan radny tutaj przedstawiał w imieniu. To jest jakby też dowód na to, że zwiększamy podaż linii komunikacyjnych w samym mieście. Natomiast oczywiście te błędy, które pan radny znalazł, jak najbardziej przychylamy do tego i bardzo dobrze się państwa radnych o to, aby nanieśli na swoim dokumencie poprawki na stronie 20, na stronie 11, 13 i ta jedna literówka E na E na 70, bodajże pierwszej. Piątej.
Przyjął te poprawki pan prezydent potwierdził. Czy jeszcze jakieś państwo macie pytania do tego projektu? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Na sali nadal jest obecnych 23 radnych. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Głosowało za przyjęciem projektu uchwały, jednogłośnie została podjęta. Dziękuję państwu. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie likwidacji filii nr 15 Biblioteki Miejskiej im. Witra Królewskiego w Grudziądzu, znajdującej się przy ulicy Halera 37 w Bursie Szkolnej oraz zmiany statutu Biblioteki Miejskiej im. Witra Królewskiego w Grudziądzu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny Kosiński, proszę. Oczywiście chciałbym wyrazić swoją opinię na ten temat. Podobnie jestem przeciwny podjęciu tej uchwały, dlatego tak jak wcześniej uważam, że ta uchwała jest złą rzeczą. To, że likwiduje się bibliotekę akurat w tym obiekcie, bardzo źle świadczy o mieście, o całej sytuacji i tak dalej. No, być może akurat należałoby bardziej zadbać o napełnienie bursy młodzieżą. Być może taki kierunek, co do czytelnictwa, wiadomo, no, ono nigdy nie będzie rewelacyjne, jeżeli mamy do dzisiaj w dyspozycji komputery w pokojach i tak dalej, ale biblioteki muszą być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Szesnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Dwóch radnych jest przeciwko. Kto się wstrzymał? Pięciu radnych się wstrzymało. Mamy 16 za, dwóch przeciw, pięciu wstrzymujących, a więc wynik jest 23. Uchwała została podjęta. Dziękuję. I szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i skupu. Otwieram dyskusję nad projektem. Ktoś z państwa chciałby zająć stanowisko? Bardzo proszę, pan radny Michał Czepek, pan radny Szyszka. Panie prezydencie, mam prośbę o doprecyzowanie, o jakie trzy przedsięwzięcia finansowane z programu jako chodzi tej uchwały. Panie przewodniczący, szanowny panie radny, państwo radni, chodzi o przebudowę torowisk tramwajowych, chodzi o tereny poprzemysłowe i o Wiślaną trasę rowerową. To są wszystkie trzy projekty finansowane, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Pan radny Szyszko, zagłuszenie utraty płynności finansowej miasta, to znaczy czy miasto bez emisji obligacji przestanie być zdolne do finansowania swoich bieżących zobowiązań? I następny, na jakiej podstawie zapewniano podczas uchwały dotyczącej poprzedniej emisji obligacji, że będzie ona wystarczająca do zrealizowania planowanych inwestycji, czego dokładnie nie udało się przewidzieć? No i pytanie trzecie, czy wyemitowane obligacje będą służyły spłacie wcześniejszych zobowiązań kredytowych? Dziękuję. Ja mógłbym prosić troszkę wolniej, sobie pisał, panie radny. Tak, jeszcze raz, przepraszam bardzo, będę pisał i w miarę. Proszę bardzo. To znaczy, czy miasto bez emisji obligacji przestanie być zdolne do finansowania swoich bieżących zobowiązań? Tak, drugie pytanie. Na jakiej podstawie zapewniano podczas uchwały dotyczącej poprzedniej emisji obligacji, że będzie ona wystarczająca do zrealizowania planowanych inwestycji, czego dokładnie nie udało się przewidzieć? I pytanie trzecie. Czy wyemitowane obligacje będą służyły spłacie wcześniejszych zobowiązań kredytów? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nabycia skierowano do indywidualnych adresatów, liczby z nich 100 osób. Na jakich adresatów chodzi? Bo ja po prostu takiej wiedzy nie mam, jeżeli można by bardziej wyjaśnić to pojęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę bardzo. Ja podzielę się z panem skarbnikiem. Ja odpowiem na pytanie pierwsze, czy miasto po wyemitowaniu obligacji będzie zdolne do realizacji bieżących zobowiązań.
chciałbym powiedzieć panu radnemu i państwu radnym, że obligacje nie służą i nigdy nie służyły realizacji spłaty bieżących zobowiązań. Żaden bank i żadna instytucja finansowa nie udzieli kredytu, obligacje są formą kredytu, na realizację bieżących zobowiązań. To tylko i wyłącznie na inwestycje i to pod fakturę. Czyli to nie idzie z góry na coś, tylko pod papier, który jest wystawiony przed wykonawcę. Jeżeli jest faktura, to obligacje idą na spłatę, czyli tylko i wyłącznie pod fakturę. Czy wyemitowane obligacje będą służyły spłacie innych zobowiązań? Oczywiście nie. Nie będą tylko i wyłącznie na inwestycje. Czy miasto posiada zdolność? Jasne, że mamy zdolność. Mamy wskaźnik, który pan radny miał podany w uchwale budżetowej, jak pamiętam, 42%, a wskaźnik przyjęty ustawowo jest 60%. To są, przypomnę, to są tylko kredyty czy obligacje są pomostowe. My je spłacamy ze środków oddanych nam unijnych i natychmiast podlegają spłacie. Na kolejne pytania proszę pana skarbnika. Proszę bardzo, panie skarbniku. Szanowni państwo, jest pytanie o poprzednią emisję. A proszę zwrócić uwagę, że tytuły dłużne finansują wyniki budżetu. A wyniki budżetu, no deficyty, tak, są roczne. Poprzednią emisję mieliśmy w tamtym roku i ona służyła sfinansowaniu deficytu wynikającego z uchwały budżetowej z zeszłego roku. No nie ma takiego modelu zaciągania długu na lata przyszłe. Tak? Wynik budżetu jest sfinansowany i po ten wynik budżetu zaciąga się zobowiązania. Jakby państwo zobaczyli uchwałę zeszłoroczną, plan emisji i czemu on służył? On służył takiemu samemu pomostowemu finansowaniu dwóch zadań inwestycyjnych, mianowicie drugiemu etapowi trasy średnicowej odcinkowi pierwszemu i przebudowy ulicy Paderewskiego. Ponieważ wydatki na finansowanie tych inwestycji były ponoszone w roku 2012, 11 wcześniej, czyli 2012, natomiast dochody zrealizowały się w tym roku, obecnie do wysokości 49 milionów jest już oświadczenie CUP tu o uznaniu kolejnych 3 milionów. I tych środków, które wpłynęły z instytucji finansującej, miasto te obligacje wykupiło, a drugą transzę wykupi. Także nie ma możliwości, żeby z horyzontu, zresztą nie ma prawnej możliwości, żeby z horyzontu roku poprzedniego zapewniać finansowanie wyniku finansowego roku bieżącego. Proszę zwrócić uwagę, czemu znowuż służy finansowanie tymi obligacjami. Ona służy znowuż wydatkom, które zostały poniesione w roku bieżącym, roku ubiegłym, a służą, a będą stawione do refundacji, czyli do zwrotu, a zwrot nie wpłynie w tym roku, tylko wpłynie w roku przyszłym. Niestety w polskim prawie finansów publicznych jest tak, że 31 grudzień danego roku to jest moment, kiedy gaśnie upoważnienie, które państwo radni udzielają prezydentowi, organowi wykonawczemu, do zaciągania zobowiązań. My musimy zmieścić się w tym czasie, czyli sfinansować deficyt do 31 grudnia, bo tak też stanowi prawo. Zatem reasumując, poprzednia emisja służyła finansowaniu wyniku finansowego roku 2012 i została i zostanie wykupiona ze środków, które wpłynęły w tym roku z CUP-u za refundację drugiego etapu trasy średnicowej odcinka pierwszego i przebudowy ulicy Paderewskiego. A ta emisja ma służyć finansowaniu wydatków, które będą refundowane w przyszłym roku, dotyczących tych zadań inwestycyjnych, które są wpisane, a o których też pan prezydent na wniosek pana radnego Zupa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytanie? Bardzo proszę, pan radny Szymański, następnie pani radna Maria Sochomska. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie prezydencie. Chciałem przedstawić stanowisko klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość i RDG w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Radni klubu PiS RDG po raz kolejny ostrzegają przed nieodpowiedzialną polityką zadłużania miasta bez należytej analizy dalekosiężnych skutków kolejnych kredytów, bez jakichkolwiek działań prodochodowych,
dających w przyszłości realne szanse na obsługę i spłatę zaciągniętych kredytów. O niepoważnym podejściu do problemu i lekceważeniu radnych Rady Miejskiej, a nade wszystko lekceważeniu mieszkańców, świadczy też chociażby jakość przygotowanych materiałów na sesję dotyczących decyzji o zaciągnięciu długoterminowego kredytu w formie emisji obligacji na kwotę 64 milionów złotych. Kilkuzdaniowe uzasadnienie na 1/3 stronę A4, które niczego nie wyjaśnia, nie może być potraktowane inaczej jak kpina z radnych i mieszkańców. Decyzja o tak znaczących skutkach finansowych winna być poprzedzona rzetelną informacją na temat ogólnego stanu zadłużenia miasta, kondycji finansowej podmiotów zależnych, spółek komunalnych, jednostek organizacyjnych, szpitala i temu podobne. Uzupełniona o zaktualizowany raport o stanie majątku komunalnego i realistyczną wieloletnią prognozę potencjału dochodowego miasta. Jedyne, co otrzymaliśmy dodatkowo po wspólnym posiedzeniu komisji stałych, to prognozę zadłużenia zgodną z projektem WPF 2013-2027. Uważamy, że uzasadnienie powinno zawierać także precyzyjne określenie adresatów obligacji oraz wysokość marży dla inwestorów. Dopiero na takim materiale radni Rady Miejskiej mogliby poważnie i odpowiedzialnie podejmować decyzję o emisji obligacji na tak dużą kwotę. Obserwując poczynania władz miasta w minionych miesiącach i latach, coraz większe zadłużenie miasta, spadający potencjał dochodowy, rosnące bezrobocie, coraz liczniejszą emigrację mieszkańców Grudziądza do pracy poza granicami Polski, brak inwestycji prozatrudnieniowych tworzących miejsca pracy lub tworzących warunki do ich powstania, nieodpowiedzialną wyprzedaż majątku komunalnego, nie możemy przykładać ręki do dalszego rujnowania przyszłości Grudziądza. Przecież naszymi decyzjami obciążamy już nie tylko naszą przyszłość, ale przyszłość naszych dzieci i wnuków. Czy sądzicie, że w mieście nie dającym pracy, szans na rozwój i edukację, pozbawionym majątku znajdą się za kilka lat ludzie, którzy zechcą spłacać zaciągnięte dziś beztrosko długi? Poczucie odpowiedzialności za miasto i uczciwość wobec mieszkańców każe nam głosować przeciwko tej nieprzygotowanej i nieuzasadnionej uchwale. Dziękuję bardzo. Oświadczenie. To ja też składam oświadczenie. Jako prezydent mam też takie prawo, nie musi być koniecznie na piśmie, mogę ustnie i takie oświadczenie składam. Informuję pana przewodniczącego i państwa radnych, że dokonaliśmy stosownej i dogłębnej analizy. Pan przewodniczący klubu się myli, mówiąc, że wieloletnie pokolenia będą spłacać. W projekcie pisze rok spłaty. Rok. W ciągu roku to spłacimy te 60 milionów ze środków o 50 milionów. Nie? Również informuję pana przewodniczącego w moim oświadczeniu, że... Panie przewodniczący, to było oświadczenie klubu. Znaczy, no to informuję klub, oczywiście. Radę, panie przewodniczący. Informuję i radę, i klub, że na bieżąco jesteście państwo radni informowani o sytuacji finansowej. A ostatni raz we wrześniu tego roku było dosyć grube sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu. We wrześniu, czyli 2 miesiące temu, takie zestawienie na kilkaset stron, również ze stanem zadłużenia. Rosnące bezrobocie, to akurat informuję pana przewodniczącego, radę i klub, że spadło. Jest w tej chwili 20%, a nie żadne 24%, że nie rośnie. Bo ludzie wyjechali. Ja nie mówię o powodach, bo to jest inna dyskusja. Ja tylko mówię, że pan przewodniczący w imieniu klubu mówi nieprawdę. Również informuję, że nie ma wyprzedaży majątku komunalnego, bo z jednej strony mówi, że brak dochodów, a z drugiej strony jest wyprzedaż. Jakby była wyprzedaż, to by był wzrost dochodów. Nie ma wyprzedaży majątku komunalnego, przynajmniej nie udaje nam się to się, bo staramy się sprzedać niektóre nieruchomości, ale się nie udaje. Dzięki.
dochody muszą być planowane, mamy takie dochody i staramy się budżet zrealizować po to, żeby robić inwestycje dla przyszłych pokoleń, dla nas i dla przyszłych pokoleń. Więc informuję, że ogólna sytuacja finansowa miasta jest dobra, jesteśmy wypłacalni, a wszelkie kredyty i obligacje idą na inwestycje. Panie Przewodniczący, zaprotestować przeciwko temu, że pozwala Panu Prezydentowi komentować oświadczenia klubu. Było to oświadczenie. Łamie Pan regulamin Rady Miejskiej, Panie Przewodniczący. Jeszcze raz powtarzam. Oświadczenie jest przygotowane przez klub, przez jego najbliższe otoczenie i mamy prawo mieć własne zdanie co do sytuacji finansowej miasta. Ja przypuszczam, że nikt w to, co Pan Prezydent przed chwilą powiedział, jako ad vocem do tego oświadczenia, nikt z mieszkańców Grudziądza tak naprawdę nie wierzy. I to jest podstawowy problem, Panie Prezydencie, że usłyszał Pan prawdę. A Pan, Panie Przewodniczący, jeszcze raz zwracam na to uwagę. Złamał Pan regulamin Rady Miejskiej, pozwalając na to, żeby organ wykonawczy komentował oświadczenia klubu radnych. Panie Przewodniczący, zupełnie inaczej by Pan zareagował, gdyby coś takiego wydarzyło się ze strony Platformy Obywatelskiej, zupełnie inaczej w stosunku do opozycji. I to jest Pana stronniczość, Panie Przewodniczący. Ja, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, macie, jeszcze raz powtarzam, pod koniec września zostało wydane sprawozdanie z przebiegu budżetu. To nie są żadne kłamstwa, to jest na piśmie i tam można się zapoznać. Czy ktoś korzysta z tego, czy nie, to jest inna sprawa. Jeszcze raz powtarzam, zadłużenie miasta jest 42%, tam jest napisane, mamy zdolność kredytową, inaczej bank by nam nie dał kredytu, Szanowni Państwo. Bank sprawdza i prześwietla samorząd na wszystkie strony. Macie pełną informację. I ja Państwa nigdy nie okłamywałem i nie będę okłamywał, natomiast jako organ mam też prawo do oświadczenia. Nie musi ono być na piśmie, bo nigdzie o tym nie pisze. I wcale nie uważam, żeby Pan Przewodniczący Rady złamał regulamin. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Ja chciałam również w imieniu SLD złożyć, przedstawić również obawę i przeciw wobec wyeliminowania kolejnej już puli obligacji. Nie jest w żadnej mierze spowodowane chęcią jeszcze większego opóźnienia i wstrzymania procesu inwestycyjnego w mieście, ale stanowi zdecydowany sprzeciw wobec niejasnej i nieprzejrzystej polityki finansowej prowadzonej przez Pana Prezydenta Malinowskiego. Po raz kolejny zwiększający się deficyt powinien być poprzedzony rzetelną debatą, informacją na temat finansów miasta oraz jego możliwości generowania dodatkowych przychodów. Lakoniczne uzasadnienia dotyczące uchwały oraz w żaden sposób nieweryfikowane w dniu dzisiejszym zapisy wieloletniej prognozy finansowej przypominają bardziej działania będące wyrazem przypadku niż odpowiedniego, odpowiedzialnego decydowania o przyszłość miasta, które w kolejnych latach może być obarczone bardzo poważnymi negatywnymi konsekwencjami prowadzonymi do stagnacji, a złym scenariuszu do zapaści inwestycyjnej. Pan Radny Kosiński, tak. Jestem zgoczony, tak powiem, otrzymam odpowiedź na pytanie odnośnie emisji obligacji. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów. O jakich adresatów chodzi? Czy można by przybliżyć? Czy to jest możliwe? Rozszerzenie tego pojęcia bliżej mniej niż 100. Czy macie Państwo kogoś na myśli? Panie Prezydencie, poproszę Pana Skarbnika o odpowiedź i Pani Radnej Wawnieskiej i Panu Radnemu Kosińskiej. Szanowni Państwo, przepraszam najmocniej, że Pani Radnej odpowie w drugiej kolejności. Powinienem w pierwszej, ale pytanie Pana Radnego jest bardziej konkretne i łatwiej będzie odpowiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że ta emisja odbywa się w oparciu o ustawę, o obligacje. I to ta ustawa reguluje generalnie rzecz biorąc wiele procedur. Proszę też zwrócić uwagę, że tak naprawdę w polskim systemie bankowym, generalnie rzecz biorąc, tym, kto obejmuje emisję, jest praktycznie bank. Praktycznie nie zdarzają się emisje, które są obejmowane przez inwestorów, a powstaje rynek katalizm, na którym można takich transakcji dokonywać. Proszę też zwrócić uwagę, że bank jest gwarantem tej emisji, to znaczy, że jak nie znajdzie nabywców, to sam stanie się tym nabywcą. A to, co się Pan pyta, jest wymogiem wynikającym z ustawy o obligacjach. Jest to niepubliczna emisja i to bank, czyli ten, kto będzie
gwarantem i będzie organizatorem tego planu emisji, szuka tych nabywców. On szuka ich spośród kogo? Szanowny panie radny, spośród inwestorów. Spośród chętnych, którzy by wyrazili zgodę na nabycie tych obligacji. I tak naprawdę poszukuje, po czym sam obejmie tą emisję. Żeby było jasne, nie obowiązuje prawo zamówień publicznych, ale obowiązuje przetarg z kodeksu cywilnego. Jest procedura konkursowa, no, w dużym przybliżeniu podobna do prawa zamówień publicznych, czyli następuje porównanie wysokości ofert. Pan radny się jeszcze jedną rzecz zapytał, której nie przypomniał, o tym, czy nie ma jakiejś marży. Marża powinna być podana, tak? Nie? Jak rozumiemy, tak, no to marża to jest tym elementem, pomiędzy którym będą banki, czyli organizatorzy, konkurowali z sobą, tak? Teraz jeżeli chodzi o odpowiedź dla pani radnej Wagniewskiej. Znaczy, no, ja rozumiem, że to nie jest oświadczenie, więc nie narażę pana przewodniczącego na zarzut, że z oświadczeniem się nie polemizuje. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że państwo radni są inicjatorami takich debat. Jak państwo radni sobie takiej debaty zażyczyli, to ja oczywiście, pan prezydent, ja jakby siłą rzeczy mogę do upadłego tłumaczyć państwu, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że o ile no różne kwestie pozostają w mniejszej lub większej swobodzie, to o tyle finanse publiczne są uregulowane w sposób bardzo precyzyjny i istnieje specjalistyczny organ nadzoru, to nie służby wojewody sprawdzają, tylko regionalna izba obrachunkowa. Chciałem też państwu radnym powiedzieć, nie wiem czy wiecie, że miasto przeszło w tym roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej, taką przechodzi każdy samorząd raz na 4 lata. Protokół dla państwa jest dostępny. W ramach tej kontroli przechodziliśmy także test zadłużenia. Ponieważ wiem, że od przyszłego roku zaczną obowiązywać dwie reguły fiskalne z artykułu 243 i 242 ustawy o finansach publicznych, bardzo trudne dla samorządu, a powszechnie krytykowane, które w no, znacznym stopniu ograniczą zdolności dłużne, a w zamian za to też inwestycyjne miast, i regionalne izby obrachunkowe przygotowały taki projekt, w ramach którego badają zadłużenia miast różnych samorządów. I my taki test przeszliśmy i przeszliśmy go z wynikiem pozytywnym. Zatem macie państwo też do dyspozycji pewne opracowanie zupełnie niezależnego od nikogo, ja nie podlega nikomu. Nie podlega rządowi, tak? Jest instytucją niezależną. Prezes i RIO są praktycznie nieodwoływalni. Macie państwo do dyspozycji taki dokument, z którym państwo się możecie zapoznać. Jeżeli ten dokument z jakiegokolwiek powodu byłby dla państwa zbyt trudny, że sprawy są dość trudne, dług publiczny nie jest prosty, nawet na poziomie samorządu, to ja deklaruję chęć objaśnienia. Jeżeli chodzi o WPF i jego realistyczność, szanowni państwo, każda z uchwał i uchwała budżetowa, projekt i projekt uchwały WPF przechodzi opiniowanie w formie orzeczenia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, no, jest odczytywane przez pana przewodniczącego w momencie głosowania przez państwa. To są też dla państwa jawne dokumenty. Ja bym zachęcał do zapoznania się z nimi. Natomiast jeżeli chodzi o dyskutowanie na temat WPF-u, szanowni państwo, ja mówiłem o tym na komisjach. Ja wiem, że ta uchwała jest bardzo trudna. Ona dla nas też jest bardzo trudna. I stopień powiązania z uchwałą budżetową wywołuje wiele problemów, na przykład to, że jakbyście państwo mogli zwrócić uwagę, ona w ostatnich dwóch sesjach była przedstawiona państwu z opóźnieniem. Niestety sposób jej konstrukcji jest dość złożony. Zarzucanie komuś nierzetelności albo tego, że nie wiadomo skąd się biorą dane bez analizy tego, uważam, że jest jednak nadużyciem. Jeżeli ktoś z państwa, a przez 3 lata ja się z takimi głosami raczej nie spotykam, pojedynczymi, ale nie globalnymi, to nie ma najmniejszego problemu, szanowni państwo. Proszę, czy do pana prezydenta, czy ja myślę, że nie będzie problemu, jeżeli to byłoby wprost do mnie. Ja jestem naprawdę gotowy do tego, żeby na temat finansów miasta dyskutować z państwem. Dowolny problem. Dziękuję. Rozumiemy emisję obligacji na 50 milionów do uchwały. W paragrafie 6 w punkcie 2 mamy również po przecinku dodane, że natomiast w latach 2015-2019 z dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, czyli kwota 14 milionów złotych będzie realizowana w latach 2015-2019. Dlaczego dzisiaj
Na kwotę 64 milionów złotych emitujemy obligacje, skoro, jak zapewnia pan prezydent, pan skarbnik, uzyskamy zwrot 50 milionów złotych, wówczas ta kwota po prostu może być wygospodarowana z budżetu miasta. Jeśli taka jest analiza. Dodatkowym argumentem, który do mnie trafiał, to jest obsługa emisji tych obligacji szacunkowo, bo nie wiadomo jak to się ułoży, będzie wynosiła ponad 5 milionów złotych. Czyli jeśli weźmiemy, jeśli wyemitujemy kwotę 50 milionów, to i obsługa będzie mniejsza. Rozumiemy. Drugi etap trasy średnicowej, bardzo poważna inwestycja. Musimy zgodzić się z tym, że może być poślizg w spłacie tych pieniędzy. Ale co z pozostałą kwotą? Ja prosiłam pana prezydenta, jeśli byłby uprzejmy, po prostu wprowadzić autopoprawkę i skupmy się dzisiaj na 50 milionach złotych, co będzie z korzyścią dla naszego budżetu. Dlatego dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie i poproszę o przemyślenie mojej propozycji. Szanowni Państwo, tu bym rzeczywiście prosił Państwa o ewentualne zerknięcie do załącznika numer 3 uchwały budżetowej. Ta kwota 64 tysięcy, ona nie jest wzięta znikąd. Ona dokładnie, przepraszam, 64 milionów, ona nie jest wzięta znikąd. Ona jest wzięta z bilansowania przepływów i dochodów, i wydatków, przychodów i rozchodów. I teraz skąd bierze się poszczególne 50 milionów, 5 i reszta? Tak naprawdę zwrotowi będzie podlegało 55 milionów, ponieważ dochody ulegają przesunięciu na przyszły rok w kwocie 50, a na 2015 5. Proszę zwrócić uwagę, że jak się pokazuje okres wykupu, to on nie jest proporcjonalny w czasie. Czyli na początku ma być spłacone 50, a w 2015 roku 5. Natomiast skąd się bierze reszta? Miasto zaciągnęło swego czasu dług. Ten dług to był kredyt ze środków współfinansowany środkami EBI. Wygrał przetarg nieograniczony na ten kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego. Ten dług jest zamieszczony w tabeli, którą Państwu przekazałem, to jest na 4 projekty współfinansowane środkami RPO. W tej umowie znalazł się zapis, który mówił o tym, że miasto musi wykorzystać transzę tego kredytu do roku 2013, czyli do upływającego roku. Jakbyście Państwo zobaczyli tabelę numer 3 w porównaniu do zeszłouchwałowej tabeli, to niestety my w tym roku nie jesteśmy w stanie sięgnąć po ponad 7 milionów, ponieważ te wydatki na przebudowę tramwajów będą dopiero w roku przyszłym. I my nie zaciągniemy tego kredytu w pełnej wysokości, tylko w wysokości wynikającej z przedłożonych faktur i brakuje nam finansowania wynikającego z tego, że przesunięciu uległo całe zadanie i to jest finansowanie na wkład własny. Ponieważ tak naprawdę ta emisja obligacji jest dość złożoną emisją, bo ona dotyczy zarówno finansowania pomostowego, czyli takiego, którego źródłem spłaty jest przesunięcie we wpływie dochodów, które refundują poniesione wydatki, oraz standardowym finansowaniem długookresowym deficytu budżetu miasta, który wynika z konieczności finansowania wkładów własnych na projekty inwestycyjne. Niestety w Polsce, przypomnę, obowiązuje jedność materialna budżetu. Ja rozumiem, że Państwo dla wielu analiz, czy dla takiego prostego zrozumienia wielu rzeczy oczekiwalibyście wskazywania wprost. Natomiast w jedności materialnej, czyli na jednym rachunku bankowym, przepływy środków pieniężnych no trochę taką analizę utrudniają. Nie zawsze jest ona możliwa. W tym przypadku ona jest dość prosta, bo wiadomo, jakie tytuły dochodów i jakie kwoty ulegają przesunięciu na przyszły rok oraz wiadomo, z jakiego kredytu nie możemy skorzystać, ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta na przyszły rok. Zatem objaśnienie do uchwały budżetowej może być, powiedziałbym, nieobszerne, ponieważ jego obszerność niestety nie spowoduje tego, że ono będzie bardziej treściwe czy merytoryczne. Niestety można to w kilku zdaniach sformułować.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o odpowiedź dla pani radnej, pani przewodniczącej, to, no to tyle mam. Jakby pani przewodnicząca życzyła sobie jeszcze, to proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie prezydencie. Ja bym taką wątpliwość, oczywiście nie jestem księgowym tak biegłym jak pan skarbnik, ale chciałbym, żeby pan skarbnik jakby w kilku słowach, jeżeli pan prezydent pozwoli, wytłumaczył mi taką jedną zależność, ponieważ w tym roku z funduszy inwestycyjnych przesunęliśmy na przyszły rok, czyli na 2014, kwotę cirka 62 miliony złotych. I również w przyszłym roku bierzemy, znaczy wykupujemy obligacje wartości 64 miliony złotych. Czyli według mnie, takiego prostego księgowego, który tam zajmuje się finansami domowymi i tak dalej, bez tej wszystkiej otoczki, o której pan przed chwilą pan skarbnik mówił, byłoby na to, że potrzebujemy 2 miliony złotych, prawda? Bo tu przenosimy 62, potrzebujemy 64, czyli różnica wynosi 2 miliony złotych. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego jest inaczej i co ja źle liczę. Przepraszam jeszcze, pan radny, pan przewodniczący, jeszcze raz tak dobrze, a ja będę starał się nadążnie. Przenosimy 62 miliony złotych, a potrzeba nam 64 miliony złotych. Ale potrzeba nam w tym roku. Według prostego liczenia, ale w tym potrzeba roku by nam było 2 miliony złotych. Nie, my 60 nie przenosimy. My przenosimy na przyszły... O hipotetyczną sytuację, ale to... Przepraszam najmocniej, szanowni państwo, ponieważ to... Proszę zwrócić uwagę, czym jest budżet IWPF? To są zestawienia liczbowe. Z tych liczb wychodzi to. Tak? Jeżeli ja bym przeniósł tyle samo na przyszły rok wydatków i dochodów, to by nie mogło wyjść w deficycie. Tak? My przenieśliśmy więcej dochodów, a mniej wydatków. Tak? Na przyszły rok. Zresztą miałem takie zestawienia. Nigdy nie wychodzi, że przenieśliśmy. My przenosimy w tym roku 64 miliony. Na przyszły rok 66, przepraszam, jeżeli jeszcze weźmiemy spadek dochodów bieżących, tak? No ale... Pomimo wszystko nie do końca rozumiem to. Aha, proszę jeszcze pamiętać jedną rzecz, że przychody są wyższe od... Czyli to, co zaciągamy od wyniku, o rozchody, tak? Czyli przychody muszą pokryć też rozchody. Tak jest ułożony w Polsce wynik budżetu. Wszystkie dochody minus wszystkie wydatki to jest wynik, tak? I wynik, czyli deficyt, musi być pokryty przychodami, ale też musi pokryć rozchody. Dlatego państwo macie w uchwale napisane, że część tej emisji służy spłacie wcześniej zaciągniętej. Dlatego rodzi się oczywiście prosta i taka rzecz, my spłacamy tym długiem przyszły dług. To proszę znaleźć w Polsce uchwałę budżetową jakiegokolwiek samorządu, który spłaca dług, w którym nie ma takiego zapisu. Ten zapis wynika z konstrukcji uchwały budżetowej w polskim systemie prawnym, ponieważ czy występuje kwestia rolowania długu, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia i zupełnie inaczej ją się liczy. Ja chciałbym państwu przypomnieć, przynajmniej członkom Komisji Budżetowej, że myślę, że 2 lata temu, jeżeli mi pamięć nie mówi, była komisja poświęcona w ogóle długowi i cały model zadłużania samorządu we wszystkich aspektach, czyli zadłużenia krótko, średnio i długoterminowego poruszyłem, a jak państwo sobie życzą, to nie ma problemu, ja mogę przypomnieć, tak? Także musimy pamiętać, proszę zwrócić uwagę, najlepiej to jest zobaczyć na wykonania budżetu. Jak państwo weźmiecie jakiekolwiek sprawozdanie z wykonania budżetu, to przychody przekraczają wynik o rozchody, bo to jest matematyka, inaczej być nie może. Jeżeli mam 10 milionów deficyt, a rozchody 2, to muszę mieć przychodów 12 milionów, bo musi zachodzić przynajmniej w planistyce równowaga dochody plus przychody równają się wydatki plus rozchody. Tak? Nie. No proszę, powiem tak, do pewnego momentu budżet przypomina budżet gospodarstwa domowego. Do pewnego. Ten moment już jest trochę trudniejszy niestety na wyniku i na deficycie. A jeszcze trudniejszy w momencie, kiedy się pojawiają środki unijne. Bo środki unijne co powodują? One powodują przenoszenie deficytów między latami. W jednym roku są wydatki, w drugim roku są dochody.
W jednym roku będzie deficyt, w drugim roku będzie nadwyżka albo mniejszy deficyt. I niestety, żeby taką analizę prowadzić, to trzeba parować to wszystko i tak trochę dochodzi. Dlatego też proszę zwrócić uwagę, że to parowanie występuje też w momencie spłaty. Pan prezydent nie proponuje państwu zaciągnięcia 60 milionów złotych na okres finansowania do 10 lat, bo najczęściej na tyle się emisję robi, tylko mówi, że część tej emisji zostanie wykupiona z dochodów, które płyną w latach przyszłych, a dotyczą wydatków, które zostały poniesione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś są uwagi państwa? No ilu się wstrzymało? Musimy powtórzyć, tak? Nie wychodzi. Szanowni państwo, jeszcze raz bardzo proszę. Powtarzamy głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu Małgorzata Osowska-Neumann? Czy jakieś uwagi, coś państwo chcieliście jeszcze wnieść do tych odpowiedzi? Bardzo proszę pana radnych. Kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nieproporcjonalnego limitu miejsc, który został wyznaczony, pobierania opłat też za parkowanie w innych miejscach. Temat bardzo dobrze znany, przez media poruszany. Kwestia budząca bardzo duże niezadowolenie mieszkańców. Powołałem się oczywiście w interpelacji na przepis, na rozporządzenie ministra infrastruktury z 2002 roku, gdzie mówi się o zabezpieczeniu przez gminę w planach zagospodarowania przestrzennego, jeżeli chodzi o sytuowanie budynków, obiektów, potrzebnej liczby miejsc parkowania. Potrzebnej. Oczywiście otrzymałem odpowiedź od pana prezydenta. Który zakwestionował ten przepis i w zasadzie uznał, że w tym przepisie nie ma żadnego wskazania co do liczby miejsc parkowania, że w zasadzie takiego przepisu nie ma. I w zasadzie w obowiązku samorządu to nie musi być jak gdyby spełnione. Ja chciałbym podkreślić, że kwestia rozumienia znaczenia słowa potrzebna liczba miejsc. Jak to się ma w aspekcie prawnym? Potrzebna, czyli niezbędna, podstawowa, wymagana. Wymagana, niezbędna, podstawowa. Taki jest wydaje mi się, że to jest dostateczne wskazanie, panie prezydencie, do tego, aby zwiększyć na tyle liczbę miejsc, aby była ona adekwatna do potrzeb tego miasta. Nie możecie państwo podnosić argumentu braku możliwości weryfikacji autentyczności kart, bo to jest absurd. Bo do tego są powołane określone służby. Jeżeli ktoś fałszuje dokumenty, to są do tego odpowiednie służby, aby to weryfikować. To nie może być argumentem odpowiedzi prezydenta miasta na złożoną interpelację. Jeszcze raz podkreślę. Potrzebną liczbę miejsc, czyli niezbędną, wymaganą, zgodną z potrzebami mieszkańców, bo taki cel był utworzenia tej ulgi. Ulgi zadowolony. Nie jestem zadowolony, ona nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Nie myślę o sobie tylko, ale myślę o kilku tysiącach osób niepełnosprawnych, które odwiedzają to miasto i które mają problem z parkowaniem, a które też muszą dodatkowo szukać parkometru, szukać drobnych. Czasami to są ludzie o kulach, czasami w różnych sytuacjach i tak dalej. Dlatego zupełnie ta odpowiedź niestety, ale nie jest przeze mnie odbierana pozytywnie. Panie prezydencie, proszę. Może uzupełnienie tej odpowiedzi, którą pan radny uzyskał. Szanowni państwo, ja chciałabym zdecydowanie tutaj się sprzeciwić temu, co powiedział pan radny, dlatego że ja przygotowywałam tę odpowiedź dla pana prezydenta i w żadnym momencie, szanowny panie radny, nie jest napisane, że pan prezydent twierdzi, że nie ma takiego rozporządzenia. To rozporządzenie, które pan zacytował, ono dotyczy budynków i w takiej mierze tylko się odnosi. Nie ma takiego rozporządzenia w naszym polskim kraju, przepraszam, które to jest mówiło o tym, ile ma być miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania i jaki ma być procent. A pan powiedział, że pan prezydent kwestionuje rozporządzenie dotyczące parkingów przy budynkach mieszkalnych.
Także jeżeli o to chodzi, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, tak jak my zakładaliśmy, robiliśmy te badania, jeśli chodzi o napełnienie tych miejsc dla osób niepełnosprawnych i z nich wynika, już takie pismo poszło do Straży Miejskiej, jakie są nadużycia. Takie poszło, są takie, przypuszczaliśmy, są miejsca, gdzie przez 8 godzin stoi jeden i ten sam pojazd i blokuje miejsce. Jest też dużo sytuacji takich, gdzie są osoby, które mają abonament dla mieszkańca, a też stają na przykład bo mają również niebieską kartę, stają dla miejsca dla inwalidów. Oczywiście tego nie możemy zabrać, bo oni też mają prawo stawać. Natomiast rzeczywiście w tych newralgicznych miejscach ewidentnie widać, że nie ma rotacji na miejscach dla osób niepełnosprawnych, tylko jest po prostu blokowane na 8 godzin, czy tam 9 godzin pracy. I jeżeli by nam się udało ten problem rozwiązać, to myślę, że tych miejsc będzie wystarczająca ilość, znaczy tak inaczej, wystarczająca to ona nigdy nie będzie, tak? No bo to nie da się tak zrobić. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno my te miejsca, tą ilość miejsc zwiększymy. Ale no, trzeba dać nam trochę czasu, żebyśmy mogli się do tego przygotować. Zarówno Straż Miejską, jak i Policję, aby kontrolowały te miejsca, czy rzeczywiście te koperty są zajmowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienie do zajmowania tego typu koperty. Bardzo bym prosił pana komendanta Straży Miejskiej też o kilka słów komentarza i jak wygląda obecnie weryfikacja tego. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, my otrzymaliśmy takie polecenie i tym tematem się zajmujemy. Aktualnie prowadzimy 36 takich postępowań w stosunku do właścicieli pojazdów, którzy notorycznie całymi dniami zajmują określone koperty. Staramy się zweryfikować, czy karty parkingowe, o których pan radny Kosiński mówi, są właśnie wystawione na te osoby, które z nich korzystają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest jeden problem, bo tutaj też już padło kwestia podrabiania dokumentów. Okazuje się, że kserowana karta parkingowa nie jest dokumentem podrobionym. To żeśmy przećwiczyli już zgłaszając 3 zawiadomienia do prokuratury. No tak, ale mieliśmy taki przypadek na przykład tutaj na kopercie pod urzędem, gdzie przyjechały 2 samochody z Gdańska i obydwa miały kserowane karty parkingowe, a oryginał pewnie był gdzieś w Gdańsku, czyli ktoś sobie skserował, przyjechał tutaj i tymi kartami się posługuje. My aktualnie prowadzimy 36 takich czynności wyjaśniających na ten moment, powiedzmy, no postaramy się o tym poinformować, ale w temacie posługiwania się nie swoimi kartami parkingowymi jest, nie chciałbym tu jakiegoś słowa takiego użyć, ale jest bardzo dużo nieprawidłowości. Tak jakby jeżeli przysłowiowe babcia ma kartę, to w rodzinie potrafią być 4 ksera i wszyscy się tą kartą posługują, a babcia jeszcze nigdy z nimi nie jechała. W cudzysłowie mówiąc, ale my to sprawdzimy, ma pan tutaj rację, że taki proceder występuje, my się temu przyglądamy, kart parkingowych jest, nie wiem, około 2000 chyba wydanych przez komisję, w konsekwencji przez Wydział Spraw Społecznych i każda ilość w strefie 50 miejsc czy 60 miejsc będzie na pewno dalece niewystarczająca. Proszę bardzo, panie radny. Proszę się, panie dyrektorze. Ja wiem o tym całkowicie, bardzo dobrze, że miał wskazanie co do liczby miejsc. Natomiast słowo potrzebna liczba miejsc, ono jest no bardzo, bardzo, bardzo wyjaśniające. Ono mówi konkretnie, jaką potrzebną liczbę miejsc. To znaczy, ma spełniać wymagania lokalnej społeczności, czyli zgodnie z potrzebami, ma umożliwiać bezpieczny, jak najbliższy dojazd do posesji. Natomiast ten przepis bardzo szczegółowo określa, bo mówimy o planie zagospodarowania przestrzennego. Tak muszą wyglądać i one muszą kształtować schemat parkingowy, w tym także liczbę miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych. Tak to musi być. Natomiast inaczej,
Mieszkańcy od razu podsumowali to bardzo, bardzo konkretnie. Mówią, że to jest kolejny element polityki fiskalnej miasta, że ściąganie z ludzi pieniędzy, bo miasto nie ma czym oddychać, nie ma gdzie brać pieniędzy, no to chce zarabiać wszędzie już na każdym kroku i teraz będą brać osób niepełnosprawnych. Tak to oceniają mieszkańcy i to powiem, że spotkałem się z takim nagminnym poglądem dość, że mieszkańcy tak oceniają, bo niestety, jeżeli mamy kilka tysięcy wydanych kart parkingowych, załóżmy tych aktualnych jest około 1500, choć trudno powiedzieć, ile jest ich naprawdę, ale plus osoby przyjeżdżające do tego miasta, to liczba miejsc musi być adekwatna do wydanych kart. Nie w porównaniu do miasta Kwidzyna, nie w porównaniu do miasta Brodnicy, czy Torunia, czy Bydgoszczy, bo liczba osób niepełnosprawnych jest różna w zależności od miasta. Ona jest często związana z uprzemysłowieniem, z warunkami różnymi itd., itd. Także nie będziemy poprzez analogię tworzyli albo na podstawie pewnego wskaźnika, bo to jest najbardziej błędna metoda. Natomiast metodą podstawową jest tworzenie, realizacja potrzeby. Jeszcze raz podkreślam, potrzeby. I naszym zadaniem, zadaniem samorządu i radnego Rady Miejskiej jest to, aby pilnować potrzeb mieszkańców Grudziądza. Dziękuję. Panie Prezydencie, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radny, Panie Radny Uściński, nawet gdyby się zdarzyło, to nie jest prawdą, to co mówiła Pani Dyrektor, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące budynków i ich usytuowania dotyczy ogólnie budowy nowych domów, tak? Mówi ona o potrzebie zapewnienia miejsc dla osób niepełnosprawnych. Proszę mi wskazać, w którym punkcie tego rozporządzenia, o którym Pan mówi, jest zapisane, że te koperty, czy te koperty, gdzie ich nie ma, mają być pozostałe miejsca bezpłatne. Że takiego zapisu nigdzie nie ma, tak? No, sam Pan przyznaje, no nie ma takiego zapisu, tak? Więc z jednej strony Pan mówi o potrzebie, a z drugiej tak naprawdę chodzi, nie wiadomo o co, chodzi o te pieniądze, tak? Że osoba, która parkuje w strefie płatnego parkowania w ścisłym centrum, no musi wnieść opłatę. Mówiąc o potrzebach, to też jest potrzeba bardzo dużej ilości innych mieszkańców, którzy posiadają pojazdy i chcieliby w tej strefie zaparkować. Po zmianach, które się dokonały i weszły w życie 1 września, proszę zauważyć, na ulicy Ratuszowej, u nas przy Ratusze, idąc daleko, ja Państwu tutaj prezentowałem film, że mieliśmy 7-8 pojazdów czasami dziennie, notorycznie parkujących na podstawie karty osoby niepełnosprawnej. Takich pracowników tutaj w ratuszu no nie posiadamy, osób niepełnosprawnych, bo może jedna osoba chyba jest, posiada taką kartę i może normalnie pracować, tak? Natomiast no, innych osób nie ma. Po tych zmianach okazuje się, że są miejsca na Ratuszowej, tak? Większość lat urzędników parkuje przy placu, przy Fisaku, tam po lewej stronie, na ulicy Portowej, gdzie już nie ma strefy płatnego parkowania, gdzie można parkować za darmo i można przejść na pieszo, tutaj pracując w samym śródmieściu. Natomiast mówiąc o potrzebie, co mamy wyburzyć ileś domów, żeby parkingi zbudować, no to wtedy nikt nie będzie już w ogóle przyjeżdżał, tak? Bo będą tylko parkingi. No to dokładnie. Przewodniczący, moja interpelacja dotyczyła budowania ścieżki, chodnika dla pieszych przy ulicy Dębowej, ulicy 4-kilometrowej. To już kolejna interpelacja w tej sprawie. No i chciałam wyrazić swoje ubolewanie, że czuję się, że mój głos radnej opozycji jest głosem wołającej na puszczy, głosem popartym 150 podpisami mieszkańców. I nic, no niestety w dalszym ciągu z tego nie wynika. Ja już w tej chwili obiecuję, że zaproszę pana prezydenta, panią dyrektor, żeby zobaczyli, jaka tam jest sytuacja, bo tak myślę sobie, że przy inwestycjach, no chociażby inwestowaniu w budowanie ścieżki rowerowej, która jest bardzo ważna dla mieszkańców Grudziądza, może można by włączyć, część pieniędzy przeznaczyć właśnie na budowę tego chodnika, który również służyłby mieszkańcom Grudziądza, którzy doskonale mogliby sobie korzystać z tej drogi i wykorzystać ulicę Dębową jako część pętli, powiedzmy, przedłużającą ścieżkę rowerową Grudziądza.
Poza tym tak samo mieszkańcy skorzystaliby na tym w sensie rekreacji, bo tu już nie chodzi o bezpieczeństwo i zapewnienie podstawowego komfortu poruszania się, ale skorzystaliby jako mieszkańcy Grudziądza, ponieważ tak zwane ulice, bo trudno nazwać ulicami, które łączą ulicę Paderewskiego z ulicą Dębową, podczas słoty czy w niesprzyjających warunkach pogodowych są ulicami częstokroć nie do przebrnięcia. Także ja uważam, że to jest sprawa bardzo ważna i ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Prosiłabym naprawdę bardzo o jeszcze raz rozpatrzenie tej sprawy, a zapraszam już teraz Państwa na oględziny. To samo dotyczy oświetlenia tej ulicy, bo radna Osowska mieszka w takich ciemnościach, że jak jadę wieczorem z Grudziądza, to naprawdę boję się o swoje bezpieczeństwo. Pan prezydent, proszę. Pani radna, no wielokrotnie umawialiśmy się na Dębowej, do spotkania doszło, myślę, że w końcu może dojdzie, tak? Czekamy cały czas panią na ten termin, który to pani ma zaproponować, tak? Już chyba 3 lata czekamy, może się doczekamy. Nastąpi w listopadzie. No to już mamy jakiś konkret, tak? Natomiast w odpowiedzi, którą pani radna otrzymała na swoją interpelację, jest również podana kwota kalkulacji szacunkowa wykonania na długości 4 km całego chodnika. O ile pamiętam, to jest chyba około 700 tysięcy złotych. Czy się pomyliłem, czy nie? Czy... 700 tysięcy złotych, aby załatwić całą ulicę Dębową, tak? Dalej pani radna tutaj wspomniała przed chwilą, że przejścia są nie do przebrnięcia pomiędzy ulicę, pomiędzy Paderewskiego a ulicą Dębową. Natomiast chciałbym pani radnej uświadomić, że niektóre z tych ulic nie do przebrnięcia nie są ulicami miejskimi. Są ulicami prywatnymi. Jak przykład choćby ulicy Wiśniowej. Tam ktoś kiedyś miał duże pole, podzielił sobie na działki, a ulicę zrobił częścią wspólną, w której udział ma każdy ten, co się wybudował wzdłuż tej ulicy. Więc tam już w ogóle nie możemy nic robić, bo to są ulice prywatne. Tak? Na ulicach prywatnych no, gmina nie może inwestować. Teraz wracając do ścieżki rowerowej, którą w tej chwili budujemy, czy też innych inwestycjach. Jeżeli mówimy o kwocie 700 tysięcy złotych, to nie jest to mała kwota. Natomiast wielokrotnie powtarzaliśmy w tej sali. Inwestujemy przede wszystkim tam, gdzie mamy wsparcie zewnętrzne. Dzisiaj jest potężna szansa wykorzystania w maksymalny sposób środków unijnych i kolejna 7-latka unijna będzie już ostatnią tak dużą. Więc wszelkie wolne środki, które miasto przeznaczać będzie na inwestycje, będzie na te przeznaczać, gdzie jest wsparcie zewnętrzne, czy to unijne, czy to subwencji ministerialnych, czy też Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych i tak dalej. Tam będziemy przeznaczać. Oczywiście nie mówimy nie, rozmawialiśmy też chyba tydzień temu, żeby jakiś fragment Dębowej przeznaczyć w ramach tych drobnych środków, które w budżecie Zarząd Dróg Miejskich ma przewidziane na przyszły rok, żeby tam jakiegoś odcinka tego najbardziej potrzebnego nie wybudować. Dziękuję. Również to jest, pan prezydent wymienił tylko ulicę Wiśniową, ale jest jeszcze niezałatwiona przez 10 lat sprawa ulicy Akacjowej, która jest też nie ma uregulowanego stanu prawnego, a który jest taki dość oczywisty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa chciałby złożyć interpelację? Pan wiceprzewodniczący. Bo mam tutaj właśnie interpelację taką jakby odkurzoną sprzed 2 lat. Ale zobligowali mnie do tego mieszkańcy Grudziądza, którzy łączyli się do mnie telefonicznie, zaczepiali mnie na Facebooku i tak dalej i musiałem do tematu wrócić. Chodzi pani dyrektor o zamontowanie elektronicznych stoperów odmierzających cykl zielonego i czerwonego światła na strategicznie skrzyżowanych dróg z sygnalizacją świetlną. Nie będę całego czytał, żeby nie nudzić. Chodzi o to, że zmieniło się coś od tych 2 lat, kiedy ten temat wywołałem. A co się zmieniło? Zaraz pani mówi. 2 lata temu, kiedy pierwszy raz zgłaszałem tę sprawę, ze strony szefowej zarządu dróg pani Sylwii Łazarczyk, która w imieniu organu wykonawczego odpowiadała na propozycję montażu stoperów, padły argumenty, by ich nie montować w Grudziądzu, bo pierwsze, montaż stoperów nie jest zgodny z prawem ruchu drogowym. 2, jest to niebezpieczne, bo kierowcy reagują inaczej niż myślimy, że reagowali. I 3, jest to zbyt kosztowne, a my nie mamy na to środków. I 4, przez montaż stoperów nie uzyskalibyśmy żadnych efektów. I teraz chciałem odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty. W międzyczasie minister infrastruktury wydał rozporządzenie, które zezwala na montaż stoperów na sygnalizatorach.
Badania przeprowadzone w miastach, gdzie zamontowano stopery, wykazały, że uzyskano znaczącą poprawę płynności przejazdu przez miasto oraz poprawę bezpieczeństwa w badaniach prowadzonych przez policję. Zmalała po prostu ilość wypadków na tych skrzyżowaniach dróg. Koszty zainstalowania stopery. 4 stopery na skrzyżowaniu, cena 2200 za sztukę, to koszt około 10 tysięcy na jedno skrzyżowanie. Specjaliści od ruchu drogowego uważają, że nie ma takich nakładów środków wydatkowanych na poprawę bezpieczeństwa jazdy, których nie należałoby ponieść. Trzeba chyba i w Grudziądzu włączyć takie rozumienie działań dla poprawy bezpieczeństwa jazdy. A tu chodzi o skrót. Tu jeszcze w takim skrócie streszczę. Chodzi o takie skrzyżowania dróg, których ja pierwszy zaproponowałem. Pierwsze takie skrzyżowanie, które kierowców opóźnia, to jest Gdyńska-Chełmińska. Drugie, według mnie, ale może by tam inaczej, Włodka-Halera, Sikorskiego-Piłsudskiego i Chełmińska-Kalinkowa. I to feralne skrzyżowanie na drodze średnicowej, skrzyżowanie Łyskowskiego z trasą średnicową, gdzie jest najwięcej wypadków w Grudziądzu. Proszę iść do policji, oni mają tam chorągiewki czerwone, gdzie jest najwięcej wypadków. Tam właśnie, w tym miejscu na średnicowce. Także są takie miejsca strategiczne, gdzie nie można zrobić skrzyżowania z ruchem okrężnym, gdzie musimy korzystać, i to przynajmniej przez parę lat będziemy korzystać z sygnalizacji świetlnej, a takim dobitnym skrzyżowaniem, gdzie nie można zrobić jakby ronda, czyli skrzyżowania z ruchem okrężnym, to jest skrzyżowanie Gdyńska-Chełmińska. I tam jest najwięcej, według mnie, zastoju pojazdów, które blokują przejazd. Choroby się teraz dzieją naprawdę, gdzie kierowcy ciężarówek takich ogromnych z przyczepami na czerwonym świetle sobie przejeżdżają i naprawdę jest choroba. Także bardzo bym prosił, żeby jeszcze raz się nad tematem pochylić, bo uważam i inni mieszkańcy Grudziądza, mi się wydaje, że któryś z radnych, o, bardzo mi teraz, pani Krystyna Nowak również kilka miesięcy temu ten problem poruszała i stale jesteśmy jakby zbywani, nie kupuje nikt tego tematu. Jest to, bardzo bym prosił, żeby Komisja Bezpieczeństwa się tym zajęła, żeby komisja, która jakby rozpatruje te wszystkie wypadki, które się w Grudziądzu zdarzają. Są takie wspólne posiedzenia, macie z drogówką policji, z tym organami, które wpływają na bezpieczeństwo w mieście. Bardzo prosił jeszcze raz o przyjrzenie się problemowi, przeczytanie tego, bo starałem się i argumenty mi również dawali mieszkańcy naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Tomaszka. Wysoka Rado, szanowni państwo. Tak, postaram się skracać, bo wszedł, bo to nie przez pana i nocy wszedł, bo funkcjonuje. Proszę państwa, w imieniu małym rozporządzenie, pewnie nie tak wnikliwie jak zarząd dróg miejskich, no ale tak z grubsza przeanalizowałem i stwierdzam, że jest tam co najmniej kilka miejsc, gdzie zarówno ze względów na bezpieczeństwa, jak i ze względów technicznych nie jest wykluczone położenie tych progów. To jest kwestia tylko decyzji. Jeżeli chodzi o trzeci punkt, czyli wykorzystanie ulicy Mirosławskiego jako alternatywy, to samo rozporządzenie w załączniku drugim stwierdza, że ograniczenie możliwości montowania progów dotyczy wyłącznie dróg, po których kursują autobusy, a nie mogą alternatywnie kursować. Bo tak naprawdę to incydentalnie mogą kursować po niemal każdej ulicy miasta. A właściwie to chyba większe znaczenie ma nawet to, że to rozporządzenie dopuszcza możliwość położenia progów spowalniających, ale określonego rodzaju, tak zwanych progów wyspowych, nawet po drogach, po których regularnie komunikacja funkcjonuje. I tu przykładem jest wielokrotnie podawany przez pana Macieja Gdański, gdzie na ulicy Dragana, po której regularnie komunikacja miejska kursuje, takowe progi są, funkcjonują, sam tam jeżdżę, więc wiem, że spełniają swoją rolę. Co warto też zaznaczyć, stan techniczny tej drogi kwalifikuje do natychmiastowego remontu, a mieszkańcy wnioskują tylko o te progi. Jest to w mojej opinii taki wyraz kompromisu pomiędzy możliwościami finansowymi miasta, a potrzebami bezpieczeństwa. No i w świetle tego, panie prezydencie, no myślę, że skoro jest potrzeba, są możliwości, prawo nie zabrania, no to chciałbym, żeby uwzględnił pan i zdanie tych mieszkańców potrzebę. Tam się podpisała zdecydowana większość tych mieszkańców, prawie wszyscy. No i jak widzę, również zdanie niemal wszystkich radnych. Także proszę o zmianę tej decyzji. Dziękuję. Panie prezydencie, bardzo proszę. Oczywiście jeszcze raz wspólnie z zarządem dróg miejskich przeanalizujemy sprawę tych progów, panie Jacek, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden
pewien fakt, który zawsze przy okazji montowania progów zwalniających się pojawia. Mianowicie na początku mieszkańcy wszyscy są za, by takie progi zwolnić. Problem się pojawia następujący, w którym miejscu te progi zainstalować. Bo jeżeli tych mieszkańców byśmy zapytali, czy on chce coś takiego pod oknem, radnemu gwarantuje, że nie będzie chciał, bo takie przypadki mieliśmy w mieście, gdzie progi zamontowano choćby na Kalinkowej, po czym mieliśmy bardzo długą listę podpisów, żeby progi zwalniające zdemontować, ponieważ mieszkańcy nie są w stanie wytrzymać tego hałasu uderzających co chwilę samochodów. Więc mam nadzieję, że znajdą się takie miejsca tam na Mirosławskiego, które wskażą ci mieszkańcy, że będzie to możliwe, a z drugiej strony oczywiście jeszcze raz wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich przeanalizujemy możliwość zabudowania. Teraz to samo rozporządzenie, które pan radny wspomniał, ono mówi o autobusach rzeczywiście komunikacji publicznej. One mogą mieć projekt zwalniający od innego typu, tak, te wyspy właśnie podłużne i wtedy autobus może jechać. Natomiast to już jest znacznie inny duży koszt, tak, bo tutaj trzeba dosyć długi fragment ulicy przebudować. Dziękuję panie prezydencie. Czy jeszcze ktoś chciałby interpelację złożyć? Nie widzę. Przechodzimy do zapytań i wolnych. Dobrze, bezpośrednio przed. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Składam oświadczenie. Jestem radnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działającym w opozycji i niezrzeszonym w żadnym klubie. Dzisiaj na tej sesji złożyłem ślubowanie na radnego Rady Miasta Grudziądza. Wiem, jaki ciąży na mnie obowiązek, gdyż sprawowałem funkcję radnego w czterech poprzednich kadencjach, czyli w latach 8-8-90 oraz w latach 9-4-2006. Jestem gotowy do wypełniania swoich obowiązków oraz do współpracy z radnymi tego miasta, zrzeszonymi w klubach, zarówno w partii rządzącej, jak i opozycji. Będę popierał tylko te uchwały i decyzje Rady, które będą służyły mieszkańcom naszego miasta, a nie będą skierowane przeciwko nim. Czyniłem to również w przeszłości, będąc radnym zarówno w klubie koalicji rządzącej, jak i w opozycji. Mieszkańcy wciąż oczekują większego dialogu z władzą naszego miasta. Twórcza krytyka ze strony opozycji jest potrzebna każdej władzy. Jest takie stwierdzenie, tam gdzie ścierają się poglądy, tam rodzi się właściwy program. Sukcesem jest to, jeżeli wszyscy radni są przekonani o słuszności podejmowanych uchwał na rzecz naszych mieszkańców, którzy wypowiadają się na łamach prasy w ostatnim okresie, mówiąc, że to miasto nie posiada radnych, lecz słuchaczy ratusza. Odpowiedzmy sobie sami, na ile jest to prawdy i co możemy zrobić, aby tą sytuację poprawić, tym bardziej, że to nie wyborcy są dla nas, lecz my dla nich. Pamiętajmy, iż jako radni musimy pełnić rolę służebną mieszkańcom, odpowiadając przed nimi za podejmowane decyzje. Na koniec chciałbym dodać, iż przez niespełna 12 miesięcy, które pozostały do kolejnych wyborów samorządowych, będę popierał program wyborczy SLD nastawiony na realizację pojawiających się oczekiwań społecznych i walkę z zaistniałymi problemami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z sprawami osiedlami trzech. Pierwsza dotyczy zebranych podpisów na targowisku miejskim przez nich podpisy mieszkańców na wniosku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, w którym mieszkańcy zgłosili zagrożenie utraty zdrowia, w zasadzie nawet życia, ze względu na stan techniczny tego targowiska. Sprawa jest bardzo dobrze znana od kilku lat, aktualna sytuacja myślę, że jest już niekwestionowana, właścicielem gruntu jest miasto. Chciałbym złożyć zapytanie, kiedy nastąpi tak pilny i bardzo potrzebny remont naprawczy tego targowiska, bo ono po prostu nie powinno już być używane. Tak sytuacja wygląda. Tu nie chodzi o żadną planowaną inwestycję, modernizację, ale o pilną naprawę gwarantującą bezpieczeństwo poruszających się mieszkańców. Państwo bierzecie dzisiaj odpowiedzialność za wszelkie złamania. Ja mówię, jeżeli osoba starsza w zaawansowanym wieku przewróci się, niefortunnie uderzy głową, może nawet zginąć, może umrzeć z powodu obrażeń. Dlatego bardzo proszę o potraktowanie poważne tego tematu i doprowadzenie przynajmniej jakimiś drobnymi naprawami, jakimś wyrównaniem tego terenu, no, być może do czasu tej inwestycji, o której państwo mówicie, planujecie i tak dalej. Wiemy, jak jest z pieniędzmi, że jest bardzo trudno, ale
podstawowe środki zaradcze dzisiaj są niezbędne, żeby zapewnić bezpieczeństwo korzystających mieszkańców. To jest tak ważne, dlatego bardzo proszę poważne potraktowanie tego tematu. I drugi temat oczywiście dotyczy budowy ulic na terenie domów jednorodzinnych, także w Niszku. W związku z brakiem realizacji programu wyborczego Platformy Obywatelskiej, gdzie widnieje do dzisiaj zapis o budowie ulic na terenie domków jednorodzinnych, jak dobrze pamiętam, ta kwestia niestety, ale nie jest kontynuowana i w zasadzie pozostały do zrealizowania ulica Wyczółkowskiego, ulica Pałucka. To są bardzo malutkie uliczki, ulica Cejnowy, dzisiaj mieszkańcy zgłaszają także ulicę Cejnowy. Bardzo poważny problem stanu technicznego nawierzchni. Mam pytanie, kiedy ewentualnie będzie można rozpocząć myślenie na temat jakiejkolwiek inwestycji na terenie osiedla Miszek. Z tego względu, że wszyscy podkreślają, że ratusz pan prezydent zapomniał zupełnie o osiedlu Miszek. I jest poniekąd w tym bardzo duża prawda. Ja oczywiście mam tutaj pełną dokumentację składanych interpelacji, wniosków, zapytań i tak dalej, ale to niczym nie skutkuje, brzmi mało poważnie, tylko bardzo proszę, aby potraktować to osiedle zupełnie inaczej. Nie mówię już, nie przypominam o oświetleniu hali sportowej, ale głównie najpilniejszą sprawą to jest wykonanie dzisiaj tego targowiska, a także remont której z tych ulic, które czekają już od wielu, wielu lat. Bardzo proszę o informację na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie radny, no, nie udzielimy panu odpowiedzi na piśmie, bo szczerze mówiąc, ja nie do końca wiem, jakie jest pytanie, tak? Bo na pytanie, kiedy nastąpi remont targowiska, odpowiedź jest prosta. Nie wiem. Dzisiaj nie jestem w stanie panu radnemu udzielić informacji, kiedy nastąpi remont tego targowiska. Jeżeli byśmy na przykład pana radnego pomysły a propos bezpłatnej komunikacji miejskiej wprowadzili, to na pewno nigdy, tak? No bo trzeba będzie też czegoś zbilansować. Natomiast mówiąc o ulicach Mniszka, na osiedlu Mniszek, o programie wyborczym, który pan radny tutaj przed chwilą zacytował, to na pewno w nim nie było ulicy Cejnowej, więc to jest Cejnowy, jest no, zupełnie w innym rejonie, tak, Mniszka, między rządem przemysłowym a Mniszkiem, tak, to jest boczna od ulicy Drogi Mazowieckiej. Natomiast zadał pan w drugim swoim pytaniu, kiedy zaczną w tym budynku myśleć, tak, więc myśleć o Mniszku zaczęto już wiele lat temu, panie radny, i mam nadzieję, że w przyszłym roku remont czy też modernizacja podstawowych ulic w samym mieście, w samej dzielnicy Mniszek nastąpi. I na pewno nie będą to ulice związane z domkami jednorodzinnymi, ponieważ kalkulacje, jakie robiliśmy na dokończenie tych choćby osiedla domków jednorodzinnych, wychodzi, że średnio na jeden domek będziemy wydawać około 100 tysięcy złotych. Nas na to dzisiaj nie stać. Natomiast to, co w Mniszku potrzebuje na pewno remontu, to jest na pewno ulica Podhalańska, ulica Sportowców. I tutaj, przygotowując się do przyszłorocznego budżetu, o tych ulicach myślimy. Ponieważ tam przy nich, wokół nich się skupia największa ilość mieszkańców osiedla Mniszek. Tak, to znaczy ja nie pytałem się, kiedy nastąpi. Ja oczekiwałem, mówię o targowisku. Mówię, jest potrzebna pilna naprawa nawierzchni targowiska. Z tego względu, że myślę, że jakaś decyzja będzie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, bo istnieje zagrożenie utraty zdrowia. Takie zagrożenie cały czas na bieżąco istnieje, mieszkańcy z tego korzystają. Dlatego proszę potraktować to jako sprawę pilną, ale mówię o podstawowej naprawie. Natomiast co do inwestycji, tak jak pan tu mówił, że to wymaga dużych nakładów, dużych środków, w przyszłości tak, ale wstępnie naprawa. Jeżeli chcemy korzystać, jeżeli chcemy pobierać opłaty od osób handlujących, to niestety to... Przewodniczący, panie prezydencie. Ja mam pytanie, czy myśli się w naszym mieście o karcie dużych rodzin? To jest promocja i wsparcie rodzin wielodzietnych 3+. Niedawno w telewizji apelował prezydent Bronisław Komorowski, zresztą to już nie pierwszy raz, minister Kamysz, pan premier, wiem, że był konwent marszałków na ten temat. Nasze miasto, właściwie duże miasto, biedne miasto, i tak szczerze mówiąc ma wiele możliwości, szczerze mówiąc, bo i jest basen, i jest kino, i są po prostu basen, po prostu jest, powiem teraz moment,
do nadziei są jeziora, tak, również MZK. Także można by było tu naprawdę, możliwości są duże i można by tu było wykorzystać. Tylko po prostu trzeba mieć troszeczkę inwencji i chęci. Wiem, że w Polsce już ponad 80 miast tą kartę prowadzi. Najbliższe miasto jest Toruń i jakoś sobie radzą. Mają na to jakieś pieniądze, jesteśmy przy, po prostu przy budżecie. Można by było to po prostu włączyć. Nie są to duże koszty. Ja się kontaktowałam, to taki Toruń, czy nawet inne miasta, jest to 100 tysięcy osób, 100 tysięcy złotych, jeżeli by chciałby przeliczać na te wszystkie różne imprezy, wstępy i tak dalej. Myślę, że w tej sytuacji miasto by było stać, tylko trzeba chcieć. Ja bardzo bym prosiła, czy jest taki zamiar miasta. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę. Na pytanie, czy myśli się w naszym mieście o karcie dużej drogi? Tak, myśli się. Tego typu propozycje padały w gronie naczelników. Mało tego, ostatnio, gdy rozmawiałem nawet z panią naczelnik, które są Kleczewską, odnośnie zmian tych, które mają zaistnieć w taryfie za przejazd komunikacji publicznej, to co dzisiaj było wspomniane, które jest zapisane w tym dokumencie, który państwo się uchwalili, odnośnie zmian związanych z obniżeniem cen na bilety wieloprzejazdowe, czyli na abonamenty miesięczne, to również poprosiłem już właśnie o m.in. zdefiniowanie dla dzieci z rodzin wielodzietnych, właśnie 3+, ale też połączeniem tego, jak pani radna wspomniała, z wejściami czy do teatrów, do instytucji miejskich, więc myślę, że na pewno na początku przyszłego roku tego typu propozycja ujrzy światło na tej sali posiedzeń. Więc jesteśmy w tym kierunku, tylko przypomnę, że choćby w kierunku rodzin w ogóle wielodzietnych, między innymi też, co prawda spodziewam się, że teraz rozpocznę kolejną dyskusję, ale szła też ta nasza uchwała związana z odpadami, że osoby wielodzietne płacą mniej niż mniejszości. Dziękuję bardzo. Pan Radny Wiśniewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w zasadzie mam dwa pytania i to dotyczą na pewno tutaj spraw związanych z drogami. Pierwsze pytanie dotyczy chodnika, który jest od ulicy Kruszelnickiego do Powstańców Wielkopolskich, czyli mówiąc prosto przy Kapuście. Zapomniany chodnik od wielu lat, tworzą się bardzo duże płytki, jeszcze są takiego starego typu, także ta sprawa, no prosiłbym bardzo, żeby dostał odpowiedź na piśmie, kiedy to będzie zrobione. Drugi chodnik jest po drugiej stronie, od Mieszka I do Alei Osińskiego. Tam aktualnie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że aktualnie pętla jest robiona i dosyć to trzeba przyznać, że w bardzo dużym tempie, nawet w niedzielę pracownicy pracują i cały rejon chodnika jest rozkopany. Żeby po prostu dojść do porozumienia, albo ta firma, która załóżmy tego, chodnik rozkopała, płytki stare porozwalane poukładali tam i tego, ale by można było, tak jak wszędzie jest, bo dosłownie wszędzie jest już, teraz chodniki są przeważnie robione z tych małej kosteczki, no a tam jeszcze była większa kostka i popękane wszystko tego, także prosił o odpowiedź na piśmie. To jest pierwsze moje zapytanie. Drugie dotyczy ulicy Jagiełły, na przestrzeni od skrzyżowania Nadgórny Grunwaldzkiej do połowy, czyli do Jagiellończyka. Połowa tej ulicy, nawierzchni ulicy asfaltowej, była robiona już dosyć dawno. A druga część od dołu została zapomniana, tam flekówkę się robi co roku, dziur pełno i tak dalej. Prosiłbym bardzo, że jeżeli jest to możliwe, żeby to umieścić w budżecie na przyszły rok względnie jak to tego. I też prosiłbym bardzo o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Bezpieczeństwo wprowadzane do akwenu Łodzi i ich wyciąganiu. Drugie moje pytanie, czy uważa pan, że wykonywanie obu tych czynności bezpośrednio do koryta rzeki jest bezpiecznym i właściwym rozwiązaniem? I czy slip był przewidziany w projekcie remontu portu? I ostatnie pytanie, czy przewidywał? Ja mam wody, bo ja mam się to zapisać. Tak. Bardzo proszę. Czy uważa pan, że wykonywanie obu tych czynności bezpośrednio do koryta rzeki jest bezpiecznym i właściwym rozwiązaniem?
Czy z nim był przewidziany w projekcie remontu portu? I czwarte pytanie. Czy przewidywany żuraw będzie dostępny dla mieszkańców, członków PZW i służb korzystających z łodzi nieodpłatnie? Prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Nie wiem. By wybudować slip potrzebujemy od 500 do 700 tysięcy złotych. Zrezygnowaliśmy z rozwiązania wodowania łodzi za pomocą żurawia, gdyż on by nam całkowicie zepsuł tą dominantę Grudziądza Pięknego, Centrum Handlowego i Portu od strony Wisły. Gdybyśmy tam taką konstrukcję stalową postawili. Stąd też rozwiązanie, które zostało wymyślone, jest to slip normalnie zjeżdżający bezpośrednio do basenu portowego od strony wjazdu na teren całego obszaru.